Szanowni Państwo, w imieniu Pana Posła chciałem serdecznie Państwa przywitać na naszym spotkaniu z mieszkańcami powiatu kłobuckiego. Przede wszystkim chciałem powitać też obecną tutaj Panią Poseł Lidię Burzyńską, która nas odwiedziła. Tak, jak najbardziej. Dziękujemy Panu Burmistrzowi, Panu Jerzemu Zakrzewskiemu za to, że udostępnił nam salę sesyjną, żebyśmy się mogli spotkać. Witamy wszystkie władze samorządowe. Wszystkich przedstawicieli tych władz, mieszkańców. Teraz przekażę głos panu posłowi Andrzejowi Dobronowi. Natomiast jeżeli chodzi o planowaną dyskusję, to jej szczegóły podamy w momencie, kiedy będziemy ją rozpoczynali. Natomiast jest także przewidziana. Szanowni Państwo, jest niezmiernie miło dzisiaj tutaj u Was gościć. Tak samo dołączam się do tych słów powitania. Witam władze samorządowe, pana burmistrza, witam panią poseł oczywiście i zapraszam panią poseł tutaj do stołu prezydialnego, bo na pewno też będzie sprawy oświaty. Pani poseł jest tutaj członkiem Komisji Oświaty, także zapraszam serdecznie tutaj do stołu prezydialnego. Szanowni Państwo, mija prawie rok od wyborów do parlamentu. No i czas takich podsumowań. Trzeba pewne sprawy jakby podsumować, przemyśleć też, zdać relację z tego, co się dzieje w parlamencie, co się dzieje z decyzjami, jakie rząd podejmuje. My razem z panią posłą Lidką Burzyńską jesteśmy posłami tutaj z okręgu 28, okręgu częstochowskiego. Ja konkretnie pochodzę z powiatu lublinieckiego, mieszkam w Kochanowicach i czuję się posłem ziemi lublinieckiej, ale jako że powiat kłobucki sąsiaduje z powiatem lublinieckim, to również uważam, że tutaj w tej chwili powiat nie ma posła i uważam, że jednak w tej chwili, znaczy jak gdyby osoby, która kandydowała z tego terenu i została posłem, tak, w tej kadencji, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tylko jak gdyby w tej osobie nie ma, tak? Jesteśmy tutaj z tego okręgu, poseł Lidia Burzyńska i ja. Staramy się tutaj poprzez biuro poselskie, które jest w Kłobucku, już działa, jest to nasze wspólne biuro. Staramy się pomagać mieszkańcom, staramy się te ich problemy, które mają lokalnie tutaj rozwiązywać. Ale też tak jak mówię, ten rok, który spędziliśmy w Sejmie, skłania do takiej refleksji, skłania do pewnych podsumowań. Między innymi właśnie taki jest cel tego spotkania. Po tym roku właśnie uważam, że takim najważniejszym sprawą w działaniu parlamentarzysty, bo jestem posłem pierwszej kadencji, jest bliski kontakt z wyborcami, bliski kontakt z mieszkańcami, z obywatelami. Ponieważ poseł nie tylko właśnie pracuje w Sejmie i przyjmuje ustawy, pracuje nad legislacją, ale też jak gdyby powinien informować mieszkańców tego okręgu, z którego pochodzi, o tym, co się dzieje w Sejmie, jakie ustawy są przyjmowane, jaka jest procedura, ale też w jakim formalnym, prawnym wymiarze, czego dotyczą, jak będą wpływać na życie wszystkich obywateli. Tak jak powiedziałem, tak wspomniałem, 1 lipca w Banku Spółdzielczym jest biuro poselskie właśnie, które wspólnie prowadzimy z panią poseł Lidią Burzyńską. I tam, do czego też zachęcam, i taki jest cel, taki pośredni tego spotkania, można zwracać się z wszelkimi sprawami, które tutaj mieszkańcy chcieliby zgłosić, czy podzielić się jakimiś pomysłami, czy właśnie mają jakieś indywidualne sprawy, problemy, czy z zakresu jakiejś pomocy prawnej, to też staramy się w tym biurze takiej pomocy udzielić. Dzisiaj od samego rana, bo postanowiłem, że to nie będzie takie spotkanie tylko tutaj w sali sesyjnej, chciałem tak bezpośrednio porozmawiać z mieszkańcami. Poszedłem na rynek i od samego rana rozdawałem ulotki mówiące o tym spotkaniu i starałem się rozmawiać z mieszkańcami, bo czasami trudno im jest tak zabrać głos oficjalnie na takim spotkaniu publicznym. Czasami lepiej właśnie porozmawiać bezpośrednio w
wtedy te sugestie, głosy, opinie może są bardziej szczere i bardziej ostre i czasami też o to chodzi, żebyśmy tam na górze w parlamencie jako posłowie usłyszeli te szczere opinie, oceny tego, co robimy. Między innymi, dobrze, że tu jest pan burmistrz, między innymi usłyszałem taki problem dotyczący tego rynku tam, tak? Ulica Rumla, generała Rumla, która jest zablokowana przez sprzedających. I podobno był taki przypadek, że karetka nie dojechała do osoby, która zasłała tam i ta osoba zmarła. I tu chciałbym właśnie też, myślę, że tu przed jakimś formalnym pismem postaram się wyjaśnić, dlaczego ta ulica jest blokowana przez tych handlujących, bo rzeczywiście no, musi być dojazd karetki, musi być dojazd straży, że cokolwiek by się stało, to trzeba jednak, żeby służby interweniowały i żeby interweniowały skutecznie, a nie, że podobno, no tutaj rzeczywiście był bardzo ważny czas, kiedy ta interwencja musi nastąpić, interwencja była spóźniona i osoba zmarła. Tak przynajmniej przekazywali mi przekazywali osoby, które były tam na rynku. Na pewno też wystąpimy, żeby wyjaśnić tą sprawę, czy rzeczywiście tu jest w tym, jak gdyby jest problem i czy trzeba rzeczywiście tą drogę udrożnić. Jeżeli chodzi o inne sprawy, które były zgłaszane w czasie tych moich spotkań z mieszkańcami, to są bardziej takie sprawy indywidualne. I tu może o tym nie będę mówił, ale to, żeby były też takie oceny ogólne, tak? No, część osób wspierała to, co robi obecny rząd. Część osób miała pewne wątpliwości, krytykowała, ale tak jak mówię, no, każda krytyka jest dobra, jeżeli ma w sobie jakiś element argumentu. Jeżeli są te argumenty, to wtedy zawsze można te argumenty rozważać. I można jak gdyby no, tak koncepcyjnie do tego podejść i starać się też czasami nawet te argumenty uwzględnić. Po tych spotkaniach takich bezpośrednich, kiedy udało nam się prawie 400 ulotek rozdać o tym spotkaniu, cieszę się, że tu tak dużo Państwa jest. Może też dzięki właśnie temu, że taką akcję żeśmy przeprowadzili. Właśnie dziękuję teraz, może w tym momencie, za to, że Państwo znaleźli się trochę czasu, bo to jednak jest jakiś tam czas, który mogliście poświęcić na inne sprawy i dziękuję za tą obecność. Myślę, że też jak ta dyskusja później w końcowym etapie będzie przebiegać, też jakieś ciekawe wnioski, tematy, problemy Państwo poruszą, też dla mnie to będzie bardzo pomocne w pracy parlamentarnej. Po tym spotkaniu spotkałem się z panią dyrektor zespołu opieki zdrowotnej, który zarządza dwoma szpitalami, szpitalem w Krzepicach i szpitalem w Kubucku. Rzeczywiście to jest chyba taki najbardziej gorący, ostatni problem, który wynika, ponieważ już na końcowym etapie są przygotowania pewnych działań, programu naprawczego pana ministra Radziwiłła, który od roku przygotowuje w zespołach specjalistycznych te opracowuje zagadnienia, które już potem w projektach ustaw będą wprowadzane. I tu rzeczywiście pojawił się taki sygnał, że może być problem, jeżeli chodzi o ten szpital w Kłobucku i w Krzepicach. Głównie, no może tak skrótowo powiem, głównie problem polega na tym, że te szpitale mają za mało oddziałów. Tak? Bo jest takie wstępne założenie, że ten szpital powiatowy to przynajmniej powinien posiadać 4 oddziały. Ale jak już wiemy, że są takie założenia, też, że mogą być wyjątki. I tu rzeczywiście no, nie ma jak gdyby w tym momencie co panikować, ale też nie ma co sprawy odkładać, bo na pewno trzeba już w tej chwili zadziałać, żeby rozmawiać w tej sprawie u wojewody, u ministra, żeby nie okazało się potem, że jest za późno. Także rzeczywiście tu musi dojść do jakichś drastycznych rozwiązań. Dlatego na pewno, tak deklarowałem pani dyrektor, ja takie działania podejmę. Jestem członkiem zespołu parlamentarnego na rzecz szpitali powiatowych, do spraw szpitali powiatowych, gdzie jestem wiceprzewodniczącym. Między innymi dlatego, żeśmy powołali ten zespół do spraw szpitali powiatowych, ponieważ zauważyliśmy, że w pracach nad reformą jest pewna, może tak to nazwę, nierównowaga. Także bardziej tu ministerstwo zwraca uwagę na podstawową opiekę zdrowotną i na te duże szpitale, a troszeczkę tak pomija te szpitale powiatowe. A te szpitale powiatowe, no to są najbliżej ludzi, to są te szpitale, gdzie to, można tak powiedzieć, to są szpitale pierwszego kontaktu, tak jest POZ, lekarz pierwszego kontaktu,
tak szpitale powiatowe są też takimi szpitalami pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o takie leczenie szpitalne. I taki był zamysł powstania tego zespołu, żeby rzeczywiście ten zespół jak gdyby wykazywał ministerstwu, że też te szpitale powiatowe to jest ważny element polskiej służby zdrowia. Celowo mówię służby zdrowia, bo uważam, że ta obecna formuła ochrony zdrowia, no to troszeczkę tak może odczłowiecza tą funkcję. A służba zdrowia to jest rzeczywiście służba człowiekowi. Ja raczej staram się posługiwać tym sformułowaniem służba zdrowia, bo służba zdrowia to nie powinien być interes ekonomiczny, gdzie ktoś zarabia na tym, ale powinien to być zespół takich działań, które pomagają leczyć, pomagają ludziom w tej trudnej sytuacji, gdy ktoś zachoruje. Na pewno tutaj jakie można podjąć działania na tym spotkaniu, które będziemy w najbliższym mieli posiedzeniu Sejmu, czyli już 4 października, będzie obecny minister, który jest odpowiedzialny za reformę w tym dziale szpitali powiatowych, pan minister Marek Tombarkiewicz. I na pewno już te przecieki, które są w tej chwili takie medialne i nawet w formie rozporządzeń, będziemy chcieli, żeby dokładnie nam przedstawił, jak to rzeczywiście będzie w przypadku szpitali powiatowych. I oczywiście nie omieszkam, że po tej dyskusji przedstawię sytuację szpitala powiatowego Krzepice Kłobuck, żeby też jakoś się ustosunkował jako wiceminister do tej sprawy. Zwrócę się też do wojewody. Mam już wstępnie umówione spotkanie, jeżeli chodzi o plany zdrowotne, bo takie plany potrzeb zdrowotnych wojewoda jest zobowiązany wykonywać. Jeżeli tam w tych planach są pewne już sugestie ujęte, no to wtedy się zgodnie z tymi planami to realizuje. Do tej pory takiej szczegółowej informacji pani dyrektor nie miała i myślę, że uda mi się taką szczegółową informację uzyskać u wojewody, jakie te plany rzeczywiście są. Bo jeżeli jest to przewidywana sieć szpitali, żeby to nie było tak, że po prostu ktoś na mapie sobie wyznaczy, że blisko jest do Częstochowy i Częstochowa obsłuży na przykład tutaj te potrzeby szpitalne, które są w Kłobucku. Także na pewno będę starał się działać na tych dwóch kierunkach ministerstwa i wojewody, żeby przynajmniej wyjaśnić, jaka sytuacja jest i wtedy ewentualnie w ramach tych propozycji, które są przedstawiane w reformie, będziemy starali się też jak gdyby umiejscowić problem szpitala w Kłobucku i w Czepice. Ja powiem szczerze, troszeczkę przyglądam się już, bo parę posiedzeń zespołu parlamentarnego żeśmy mieli do spraw szpitali powiatowych. Obawiam się, że troszeczkę sytuacja jest bardzo trudna. Bo tak jak mówię, szpital powiatowy powinien mieć ten podstawowy, najniższej referencji pierwszego stopnia, powinien mieć 4 oddziały. No tutaj mamy oddział chorób wewnętrznych, pediatrię i nic tak więcej. Także tutaj no jest jeszcze geriatria, ale tutaj jeżeli chodzi o geriatrię, nie ma kontraktu z kasą chorób. Tutaj może być problem. Wiem, że też bardzo intensywnie działa pani dyrektor, która pełni obowiązki w tej chwili tej funkcji, ale widzę, że rzeczywiście działa sprawnie, jest dobrze zorientowana i uważam, że rzeczywiście tutaj ta osoba jest w stanie zrobić dużo, żeby tutaj te wszystkie zalety tego szpitala jak gdyby starać się utrzymać i wykorzystać te zalety. I na pewno już takie rozmowy, jak mnie informowała, przeprowadzała. Może teraz o szczegółach nie będę rozmawiał, bo to rzeczywiście no, może nie ten etap jak gdyby działania. Jeżeli chodzi o szpital, to może tyle, jeżeli będą jeszcze później jakieś pytania, to na pewno na ten temat odpowiem. Udało mi się jeszcze spotkać, bo dzisiaj jestem cały dzień tutaj w Kłobucku, powiedziałem sobie, że cały dzień poświęcę, żeby jak najwięcej osób przyjąć tutaj w biurze, rozmawiać. Było jeszcze kilka osób w indywidualnych sprawach, też podejmiemy działania, ale to są takie indywidualne sprawy, gdzie na forum publicznym nie chciałbym komentować tego. Spotkałem się też z grupą radnych powiatowych, z którymi też właśnie rozmawialiśmy głównie na temat szpitala, no bo jak gdyby tutaj też decydujące słowo ma powiat, jeżeli chodzi o szpital. I też widać, że ta współpraca, tak mi się wydaje, będzie się układać dobrze. Też na pewno będę się starał spotkać z starostą, żeby usłyszeć dokładnie jego stanowisko w tej kwestii.
żeby jednak tym celem było uratowanie tych placówek, a przynajmniej jednej, albo przeorganizowanie tej drugiej. Chociaż o tych koncepcjach w tej chwili nie chciałbym rozmawiać, bo to jest na razie wszystko otwarte. Na razie wszystko otwarte. No też oczywiście, jeżeli mówimy o reorganizacji służby zdrowia, no to nie sposób nie wspomnieć tych lat, które były przed tym. Tak? To są zaniedbania wieloletnie. To proszę Państwa, w każdej dziedzinie te zaniedbania są i to wieloletnie zaniedbania. Gdzie się spojrzy, trzeba coś naprawić. I nie da się tego zrobić w ciągu pół roku, roku, czy nawet moim zdaniem dwóch lat. Trzeba po prostu dużej pracy systemowej w każdej dziedzinie, żeby po kolei starać się te sprawy zmieniać, starać się naprawić. Co jeszcze powiem, o czym dzisiaj zdecydowałem, a tutaj też już wcześniej żeśmy rozmawiali w moim biurze poselskim w Lublińcu, bo tam jest to główne biuro poselskie, to biuro poselskie, które razem utrzymujemy z panią poseł Lidią Burzyńską, jest w Chłobucku. To jest dla mnie takie dodatkowe biuro, ale mimo wszystko, jak widzę teraz po tym dzisiejszej wizycie, to jednak obecność posła jest nieodzowna. Ja postaram się raz w miesiącu pełnić tutaj dyżur poselski. I wtedy rzeczywiście, no, jeżeli ktoś będzie miał sprawy, które chce bezpośrednio przedstawić posłowi tutaj w biurze poselskim, to będzie taka możliwość. Będzie się można zgłaszać do biura, wyznaczymy wtedy godzinę, żeby nie trzeba długo czekać, żeby to było sprawnie. Tak jak wizyta u lekarza, chociaż może nie zawsze to przebiega sprawnie, ale na godzinę w danym dniu umówimy się i w tym momencie ja tą osobę przyjmę i tą sprawę, którą ona będzie mi zgłaszała, będę mógł starać się nią zająć. Czyli tak wstępnie żeśmy wyznaczyli, że to będzie trzeci poniedziałek miesiąca i chciałbym w każdym miesiącu ten jeden dzień poświęcić tutaj na dyżur poselski w Chłobucku, żeby to biuro rzeczywiście realnie zaczął działać, bo tak jak mówię, no zaczęliśmy od 1 lipca, a jak widzę, tych spraw za dużo nie było w porównaniu z Lublińcem, gdzie myśmy tam już rozpatrywali już około 300 spraw, tak? Taki indywidual. Także myślę, że postaramy się też tutaj, jakby to biuro bardziej zaktywizować, uruchomić. Także to jest taka moja deklaracja, że jeżeli ktoś ma jakieś sprawy indywidualne, ja raz w miesiącu tutaj będę i te sprawy też będę przyjmował. Oczywiście, że są to sprawy drobniejsze, nie ma problemu, można wziąć i umówić, czy umówić to z panią Ewą, która też tutaj pracuje w biurze i w tym momencie Dawid Smol, który jest dyrektorem mojego biura, jest prawnikiem, też może w jakichś drobnych sprawach, czy jakieś tam pisma, czy do kogo się zwrócić, czy jakieś drogi odwoławcze. On też służy taką szybką pomocą. Jeżeli wtedy nie ma potrzeby spotkania się ze mną, to na pewno takiej pomocy też szybko bardzo udzielimy. Proszę Państwa, może teraz takie troszeczkę o mnie powiem, bo tak jak mówię, no, rok minął. Część osób tutaj na sali znam, część osób nie znam. Ja myślę, że te parę takich głównych informacji to że działałem w Radzie Gminy. Jeszcze przed tym działałem w strukturach też Solidarności. Później byłem radnym powiatowym. Przez 20 lat prowadziłem przedsiębiorstwo. Takie małe przedsiębiorstwo, do 10 osób zatrudniałem. Teraz będąc posłem zauważyłem, że niestety nie sposób pogodzić tego, żeby prowadzić przedsiębiorstwo i w sposób, bo tych zajęć jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli ktoś chce to tak sumiennie, rzetelnie, uczciwie robić, to nie ma możliwości pogodzenia tych dwóch funkcji. Zrezygnowałem, przekazałem firmę synowi i jak gdyby no, pracuję już jako poseł i całkowicie się tą sprawą w tej chwili, bo no, to jest takie moje główne wyzwanie i działanie w tym obszarze. Tak jak powiedziałem, główne moje biuro poselskie jest w Lublińcu. Jeżeli ktoś jest w Lublińcu, czy ma znajomych, tak samo zapraszam. Przy rynku jest biuro poselskie. Tam też tej pomocy udzielamy. Można tam też przyjść spokojnie, czy nawet przyjść porozmawiać, jeżeli ma się jakieś przemyślenia, jakieś uwagi, jakieś spostrzeżenia. Tak samo czekamy i jesteśmy otwarci. I tak jak mówię, nie tylko na zwolenników, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Ja jako parlamentarzysta no, czuję się tak odpowiedzialny za wszystkie osoby, które w naszym okręgu mieszkają, żyją i uważam, że też powinien reprezentować ich interes, tak? Czyli
takie dobro wspólne, które powinniśmy wypracowywać na tym szczeblu ogólnopolskim i na tym szczeblu lokalnym samorządowym. I cały czas staram się jakby to też przy współpracy z władzami samorządowymi podkreślać, że naprawdę no, nie podkreślać tych różnic partyjnych, poglądów, jakichś różnic w poglądach, ale żeby jednak dążyć do pewnych kompromisów, do pewnej zgody, żeby wypracować takie rozwiązania, które będą korzystne właśnie dla mieszkańców. Nawet no, tutaj nie patrzę za te jakieś tam różnice polityczne. Mam dwie podstawowe komisje, to jest Komisja Gospodarki i Rozwoju i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W Komisji Gospodarki i Rozwoju no jestem z racji tego, że prowadziłem przez 20 lat firmę i mam duże takie doświadczenie praktyczne. Dla mnie takim też podstawowym celem, wchodząc do parlamentu, było to, żeby jednak uwolnić ten nasz największy kapitał. Największy kapitał, jakim są polskie małe, średnie i mikrofirmy. My nie mamy dużo kapitału w porównaniu z krajami zachodnimi, takiego typowego finansowego, gotówki, która gdzieś tam jest złożona w bankach, ale mamy ten kapitał ludzki, tak? To jest ten nasz największy kapitał. Tylko co zrobić, żeby ten kapitał uwolnić, żeby go wykorzystać? No trzeba po prostu dać maksymalną wolność gospodarczą, czyli znieść wszystkie bariery biurokratyczne, urzędnicze, w miarę możliwości obniżać podatki, chociaż to trzeba robić rozsądnie, zgodnie z potrzebami budżetu. Ale ja myślę, że te właśnie bariery biurokratyczne, urzędnicze, są czasami dużo gorsze. Ja to znam z praktyki. Tak jak przedsiębiorca 80% czasu spędzałem na wertowaniu dokumentów, zbieraniu zaświadczeń, chodzeniu do banków czy do innych instytucji, żeby te wszystkie dokumenty jakby wypełniać, przesyłać, przekazywać, podpisywać. I rzeczywiście na ten czas, na rozwój firmy, to pozostało mały procent, żeby rzeczywiście tutaj w tym zakresie pracować. Jakby wpisuje się to w plan Morawieckiego, pana wicepremiera Morawieckiego, który też ma podobny pomysł, żeby właśnie tutaj działanie tych firm małych, średnich, mikro, działanie to jak najbardziej uprościć. Są już pewne założenia, może jeszcze nie ma konkretnych projektów ustaw, które dotarły do parlamentarzystów, ale na poziomie rządu już te projekty są. Także są nad tym prowadzone prace i myślę, że w najbliższych miesiącach to już konkretne rozwiązania, bo na to przedsiębiorcy czekają, nie na jakieś slajdy, które są wyświetlane i całe plany pokazywane, bo to rzeczywiście czasami może zrażać, że już te konkretne ustawy, konkretne przepisy będą wprowadzane w życie. I myślę, że tutaj ta obecna reorganizacja rządu też pozwoli do tego, żeby to jak gdyby zdynamizować, tak? Czyli zrobić to szybciej, może tak powiem. I żeby rzeczywiście już konkrety jakieś dotykające przedsiębiorców mogły wejść w życie. Jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, jestem też członkiem zespołu parlamentarnego na rzecz przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Tam właśnie między innymi pracowaliśmy nad podatkiem detalicznym, tym tak od supermarketów potocznie nazwanym. I może troszeczkę opowiem o tym, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Rzeczywiście udało nam się zebrać opinie szczególnie właśnie polskich przedsiębiorców, polskich handlowców, którzy mieli bardzo duży wpływ na kształt tej ustawy. Prace trwały dosyć długo, ale moim zdaniem ta ustawa, która została przyjęta przez parlament, była możliwą z najlepszych. I naprawdę to, że teraz Unia Europejska wniosła zastrzeżenia do tej ustawy, jak gdyby no, próbuje te przepisy obalić tutaj, żeby w Polsce nie obowiązywały, uważam w pewien sposób za działanie polityczne. To nie jest działanie merytoryczne, naprawdę. Myślmy tam, w tej ustawie nie ma nic dyskryminującego dla zachodnich firm. To są zasady, które dotykają wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, kto jest właścicielem. Są rozwiązania dotyczące obrotu, tak? Czyli jeżeli polska firma również osiągnie wysoki obrót, to będzie musiała takie same podatki płacić, jak firma z kapitałem zagranicznym. Główny cel tej ustawy był taki, żeby firmy, które unikają płacenia podatków w Polsce, właśnie te największe firmy handlowe, które mają dziesiątki tysięcy
hipermarketów, supermarketów w Polsce, a nie płacą prawie, że ani grosza podatków w Polsce, żeby w końcu ten podatek zapłaciły. I to było dobre rozwiązanie. I to było bardzo dobre rozwiązanie. Niestety, no, mamy przyjacieli w Unii Europejskiej, którzy jak gdyby tutaj lobbując za tym rozwiązaniem, no niestety doprowadzili do tego, że te rozwiązania zostały zakwestionowane. Moim zdaniem bardzo źle się stało. I też źle się stało, że minister Strzała Macha jak gdyby troszeczkę się wycofał z tego, bo moim zdaniem powinien do końca jak gdyby w tym rozwiązaniu zostać i walczyć, i przedstawiać argumenty za tym, żeby ten podatek wprowadzić. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to może też do wszystkich dodamy takie informacje, że został obniżony podatek CIT z 19 do 15% dla tych małych firm. Oczywiście no, nie dotyczy to też tych firm, które prowadzą działalność w zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej w formie fizycznej. Chociaż powiem, że była taka sytuacja w Sejmie, że było głosowanie i był taka poprawka, gdzie 9 głosami właśnie w tym momencie, jak przyjmowaliśmy to obniżenie z 19 do 15, ta propozycja upadła. Troszeczkę głosowałem wbrew stanowisku klubu, ale uważam, że rzeczywiście podatki powinny być zmniejszane. Chociaż rozumiem też argumenty, że nie można tego robić gwałtownie, drastycznie i trzeba to przeliczyć, tak? Bo taka szybka poprawka, która jest wprowadzana i jest przeliczona gdzieś w Ministerstwie Finansów, może jednak doprowadzić do jakichś pewnych szkód w budżecie i może się to później w dalszej perspektywie czasu okazać niekorzystne. Ale ta poprawka CIT-u z 19 do 15%, z tego co pamiętam, dotyczy około 400 tysięcy firm. No, czyli jest to dosyć znaczny potencjał tych firm, które działają w tych warunkach. Tak? Czyli to też jest efekt tych ostatnich miesięcy działania rządu. Drugim takim problemem, dziedziną, którą się zajmuję, jest samorząd terytorialny. Czyli jestem też Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, gdzie jako radny gminy, radny powiatowy, no też jakiegoś doświadczenia w tym temacie nabyłem. Te obecnie sprawy, które tam przerabiane, są dosyć istotne dla samorządów, chociaż takie bardzo, bardzo głęboko merytoryczne i może bym tu nie chciał za dużo na ten temat mówić, jeżeli będą pytania, to postaram się odpowiedzieć. Ale chciałbym podkreślić jedną sprawę, jeżeli chodzi o podkomisję, w której pracuję, to jest podkomisja do spraw ustroju samorządowego i w tej komisji ja sobie postawiłem za główny cel, żeby doprowadzić do kadencyjności wójtów i burmistrzów. Uważam, że dwie kadencje wójta, burmistrza to jest optymalne, tak, optymalne rozwiązanie, gdzie moim zdaniem rzeczywiście burmistrz czy wójt może wykazać się, zrobić coś dobrego dla społeczności lokalnej, a później jednak może już wpadać w pewne mechanizmy, które nie zawsze będą powodować, że on świeżym takim spojrzeniem spojrzy na pewne problemy. Dlatego uważam, że takie rozwiązanie powinno być przyjęte, chociaż tutaj podziały są różne w różnych klubach i będzie to bardzo trudny proces, bo są opinie, żeby jednak tej sprawy nie zmieniać. Ja będę przez te 4 lata kadencji pracował wszelkimi możliwymi sposobami, oczywiście zgodnymi z prawem, żeby jednak do tego doprowadzić, żeby jednak kadencyjność weszła w życie. Może to można się zastanowić nad pewnymi rozwiązaniami, które by to polepszały, czy na przykład, żeby ta kadencja trwała nie 4 lata, tylko 5 lat, czy na przykład zapewnić jak gdyby tutaj no, jakieś możliwości tych osób, które będą kończyły tą drugą kadencję, żeby miały lepsze możliwości zatrudnienia później w innych instytucjach, czy firmach prywatnych. Ale to jest też taka dosyć dyskusja ustrojowa i myślę, że też tutaj w tym kierunku powinniśmy jednak zmierzyć. Trzecim takim ważnym wymiarem mojego działania jest poselski zespół na rzecz nowej konstytucji. No jeżeli mówimy o nowej konstytucji, no to chyba każdy sobie zdaje sprawę, że nie jest to
łatwy problem, że jest to problem może, który trzeba by rozpatrywać w kontekście kilku przyszłych lat, może przyszłych kadencji, ale moim zdaniem trzeba już ten problem podjąć. Szczególnie jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. W tym kontekście mam bardzo dużo zgłoszeń do biura poselskiego osób, które czują się pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości, które uważają, że rzeczywiście jest coś nie tak z naszym wymiarem sprawiedliwości, nie, że zawsze te wyroki są wydawane w poczuciu takiej sprawiedliwości społecznej, tak? Gdzie jak słyszę opinię, przychodzi się po wyrok, a nie po sprawiedliwość. Tak ostatnio mi powiedział jeden z mieszkańców, przedstawiając swoją sprawę. Gdzie rzeczywiście po takiej głębokiej analizie mogliśmy sprawdzić, że rzeczywiście ma dużo racji. Ale też w tych sprawach staramy się jako biuro poselskie działać i kilka spraw rzeczywiście nam się już udało jakby tutaj rozwiązać. Ale jest to sprawa nie tylko indywidualna, konkretnych wyroków, konkretnych procesów, gdzie no każdy czasami subiektywnie patrzy też na to, co go spotyka w sądzie, bo to nie zawsze jest tak, że każdy, kto przyjdzie do nas i wyłoży swój problem, ma do końca rację. Bo on czasami patrzy z swojego punktu widzenia, jak gdyby czasami się czuje pokrzywdzony, a nie zawsze to jest tak do końca prawda. Dlatego tutaj są wymagane i powinny nastąpić rozwiązania systemowe. To powinna nastąpić większa kontrola obywateli, społeczeństwa nad sądownictwem. Bo w tej chwili niestety jest tak, że te osoby, które czyli sędziowie, wybrani są przez sędziów, tak? Czyli praktycznie to środowisko jest całkowicie pozbawione wymiaru kontroli społecznej. No jest pewien element, który jest nawet zapisany w Konstytucji, Krajowa Rada Sądownictwa, tylko że tam na 25 członków, 15 to są sędziowie, czyli i tak mają większość w tym, żeby te decyzje dotyczące obsadzania stanowisk sędziowskich podejmować. I też tutaj moim zdaniem jest bardzo duża taka dziedzina, tak można powiedzieć, spraw, które trzeba rozwiązywać, ale rozwiązywać systemowo. Systemowo. Nasz zespół to proponuje. Prowadzimy taką akcję petycji do marszałka, do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby te zmiany w kierunku właśnie reformy sądownictwa poprzez większą kontrolę społeczną wprowadzić. Czyli między innymi na przykład sędzia pokoju w każdym powiecie, który byłby od takich najtrudniejszych spraw, który rozstrzygałby sprawy nie dotyczące wielomilionowych fałszywych, czy powiedzmy wielkich przestępstw, morderstw, czy rozbojów, ale na przykład ktoś komuś, nie wiem, ryje szybę, tak, czy powiedzmy jakieś takie drobne sprawy, które on by mógł szybko rozwiązać i wydać orzeczenie. Następna sprawa, ława przysięgłych, jak to jest sprawowane w systemie anglosaskim. Czy właśnie lepsza kontrola społeczna poprzez wojewódzkie rady sądownictwa, które były na poziomie województwa, spróbowały sprawować kontrolę nad tym wojewódzkim systemem sprawiedliwości w wymiarze szczególnie sędziów. Ja też nie chcę tutaj, żeby ta moja opinia była taka, że wszyscy sędziowie źle pracują, czy wydają niesprawiedliwe wyroki. Absolutnie. Tego nie można uogólniać i nie można takiej oceny jak gdyby przedstawiać. Ale niestety ten wymiar tych zgłaszanych spraw jest bardzo duży i to widać, że to nie jest właśnie sprawy jednostkowe, tylko jest przyjął bardzo duży rozmiar. Tak? Ja podam taki przykład. Zorganizowaliśmy w Sejmie przez nas zespół dwie konferencje osób, które czują się pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości. Na pierwszej konferencji praktycznie brakło miejsca. Musieliśmy odmawiać tym osobom, które chciały przyjechać do sali kolumnowej Sejmu. Przyjechało prawie 700 osób. A tak jak mówisz, dodatkowo żeśmy odmawiali tym osobom, bo wiedzieliśmy już sprawę, żeśmy załatwiali w naszym biurze, prosiliśmy, żeby tam do Sejmu nie jechać. Była druga konferencja podobnie, tak, gdzieś w granicach 600-700 osób, gdzie nie było żadnej w telewizji jakiejś takiej akcji promocyjnej, że w Sejmie się takie osoby spotykają, że będzie takie spotkanie. Tak ta szybko informacja poszła i tyle osób się tam zebrało. Jakbyście Państwo posłuchali te historie, które oni tam opowiadali w Sejmie, no to naprawdę czasami włos na głowie się jeży.
Oczywiście tak mówię, tu trzeba zawsze brać troszeczkę z takim pewną dozą ostrożności, bo czasami sytuacja też mogą być subiektywne. Ale co nam się udało zrobić? Że w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał zespół, który te sprawy, które właśnie oni zgłaszają, sprawdza pod względem merytorycznym, czy rzeczywiście tu zachodzi obawa, że coś zostało źle zrobione, że któryś sędzia gdzieś może złamał prawo, czy że jakaś procedura została niezachowana. I po kolei te sprawy są sprawdzane przez grupę młodych prawników tam w ministerstwie. To jest taki wymiar jakby konkretny tego działania. Myślę, że w jakimś tam czasie na pewno uda się doprowadzić do reformy systemu sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, a w perspektywie dalszej zmienić konstytucję, bo konstytucja się już wyczerpała. Konstytucja z 1997 roku ma 243 chyba artykuły, tak? To jest cała książeczka. Czasami opozycja wymachuje nam tą konstytucją. My jako posłowie jesteśmy zobowiązani konstytucję respektować i działać zgodnie z jej zasadami. Tutaj absolutnie została przyjęta zgodnie z procedurą, ale już widać, że są pewne mankamenty tych rozwiązań, które są w tej konstytucji przyjęte i na pewno jest czas, żeby podjąć pracę, żeby tą konstytucję zmienić. Chociażby w wymiarze XXI wieku, gdzie są, jeżeli chodzi o przepływy finansowe, jeżeli chodzi... Panie burmistrzu, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Tak, ja myślę, że już osobiście się spotkamy. Dziękuję bardzo panu, dziękuję. Także myślę, że w tym wymiarze kapitału, który teraz się mówi, że nie ma narodowości, a rzeczywiście ma tą narodowość. Czy w wymiarze mediów, tak, gdzie jest internet, nowe formy mediów. Rzeczywiście tutaj trzeba stworzyć taką konstytucję i takie jest nasze zamierzenie na miarę tego XXI wieku, która też będzie odwoływać się do pewnej wartości, bo myśmy to robili od tych wartości odeszli. I dlatego mamy teraz problemy, tak? Przywódcy Europy Stałej mówią, że odwołują się do tych wartości, ale sami tych wartości dokładnie nie umieją określić. Jakie to są wartości? Dlatego tą pracę podejmujemy jako zespół na rzecz nowej konstytucji. I myślę, że uda nam się, może nie w tej kadencji, ale w perspektywie doprowadzić jedno do tego, żeby te pozytywne zmiany nastąpiły. A tutaj w tym momencie chciałem powiedzieć, uważamy w zespole, że najważniejszym jest tutaj współudział obywateli, żeby to obywatele w jak największym stopniu postarali się uczestniczyć w tworzeniu zapisów tej konstytucji, bo to ma być i konstytucja, to ma być konstytucja, gdzie będziemy ją przyjmować w referendum, powinno iść nie 40% obywateli, jak było w konstytucji z 1997 roku, ale 70% obywateli i wypowiedzieć się i przyjąć. Wtedy to będzie nasza konstytucja. Często referendum, żeby było ważne w Polsce, ogólnopolskie referendum, żeby było skuteczne, musi mieć 50% frekwencji. Konstytucja z 1997 roku była przyjęta przy frekwencji 43%, z tego co pamiętam. To była specjalna ustawa, która została przyjęta. Oczywiście wszystko proceduralnie się zgadzało. Ale niestety większość społeczeństwa się w tej sprawie nie wypowiedziała. Nie było ponad 50% frekwencji. Akurat wtedy, kiedy została przyjmowana konstytucja z 1997 roku. Może nie będę wchodził tutaj na te sprawy takie jak trybunał konstytucyjny, jeżeli będą takie pytania, to postaram się odpowiedzieć, bo ja mogę tutaj dużo na ten temat powiedzieć, ale myślę, że warto są może takie sprawy ważne, które dotyczą konkretnych osób, które dotyczą konkretnego mieszkańca tutaj Pobudzka, czy Czerwi, czy całego powiatu. Proszę sobie zrobić notatek. Żeby też pewne sprawy, które wprowadził rząd, bo czasami się pewne sprawy zapomina. Mija miesiąc, drugi, trzeci, bo o pewnych sprawach zapomniałem. I chciałbym to jeszcze przypomnieć. Proszę Państwa, były Światowe Dni Młodzieży, tak? Był szczyt NATO w Polsce. Było 1050 szkół polskich. Jakie były w mediach zawodzenia, że nie wiadomo, czy terroryzm, czy coś się nie stanie i tak dalej.
a jest to rzeczywiście z tych swoich obowiązków wywiązało się w najwyższym stopniu. Nie było żadnych zabawy, wszystko zostało zorganizowane idealnie. Jeżeli chodzi o szczytnapy, jeżeli chodzi o 1500-lecie Chrztu Polski, jeżeli chodzi o to chyba najważniejsze wydarzenie wizyty Ojca Świętego w Szapelu i Młodzieży. Wszystko zostało przygotowane perfekcyjnie i myślę, że z tego powinniśmy być wszyscy dumni. Nie tylko formacja, która rządzi, wszyscy jako Polacy powinniśmy być z tego dumni. Podatek bankowy został wprowadzony. Też było dużo głosów, że podatek zostanie przerzucony na osoby, które prowadzą konta i tak dalej. Jest w tej chwili, można to sobie sprawdzić, tak? Wiadomo, że jeżeli my jako uczestnicy tego rynku bankowego nie będziemy aktywnie w tym rynku uczestniczyć, to zawsze może się zdarzyć tak, że bank podniesie opłaty stałe, opłaty wiążące użytkowania karty, czy inne opłaty, które się wiążą wprowadzeniem konta. Zawsze możemy poszukać oferty konkurencyjnej. Trzeba to robić po prostu. Ja wiem, jak prowadziłem sklep telekomunikacyjny, bo firma była w branży telekomunikacyjnej, jeżeli ktoś się interesował, czy są niższe taryfy, czy są niższe statki, ładowania i tak dalej, no to płaci dwa razy czasami więcej niż ta osoba, która przyszła chociaż raz do roku do sklepu i popytała się, czy mogę zmienić tak taryfę, zmienić. No niestety taki jest świat w tej chwili, tak? Trzeba po prostu te elementy wykorzystywać i starać się, żeby zaoszczędzić tych pieniążków jak najwięcej w swoim portfelu. I tu moim zdaniem, obserwując ten rynek bankowy, nic się nie stało takiego. Były tam pewne elementy, ale to właśnie bardziej takie zmogły trochę, że ten podatek bankowy uderzył bezpośrednio w osoby, które użytkują konta, które są bezpośrednio tutaj użytkownikami systemu bankowego. Zgłaszałem też pytanie do Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC, które w tym roku bardzo znacząco wzrosło. Może nie wszyscy jeszcze to wiedzą, ale kto będzie teraz jak gdyby odebrał polisę, może się okazać, że 40-50% ta polisa będzie większa. No niestety okazało się, że KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, sama wydała takie jak gdyby zalecenia dla firm ubezpieczeniowych, które w zeszłym roku miały 5,7 miliarda złotych zysku. Żeby jednak ten podatek, czy tą polisę dla tych osób, które muszą to obowiązkowo jak gdyby zawrzeć, tak z mocy prawa, podwyższać. I też tutaj no, dobra była deklaracja ministra finansów, wiceministra finansów, który powiedział, że skieruje tę sprawę do odpowiednich instytucji, żeby sprawdzić, czy nie było pewnej zmowy cenowej ubezpieczycieli. Oczywiście oni to tłumaczą, że są wyższe koszty, że jest większa świadomość, na pewno ten element istnieje, że są wyższe koszty odszkodowawcze, ale żeby od razu wzrost tego ubezpieczenia był 40-50%, no to chyba troszeczkę jest przesada, bo to są naprawdę kwoty w skali kraju bardzo wysokie. Tym bardziej, że sami ubezpieczyciele sobie ten rynek kreują, tak? Oni sami jak gdyby tam sobie troszeczkę gdzieś tam pomocy jakieś robią, gdzieś dawają tańsze ceny i zniżki i tak dalej. Oni sobie sami nad tym rynkiem pracują i taki ten rynek zrobili, jeżeli widzieli, że są koszty, to nie robią promocji, nie robią obniżek, tak, że są wyższe koszty. Nie wiem, czy to była zmowa, bo to nie oceniać, ale myślę, że odpowiednie instytucje to sprawdzą i też dostanę odpowiedź jakoś konkretną, którą wam przedstawię, dlaczego te ceny tak wysoko wzrosły. Szanowni Państwo, takie ogłoszenie techniczne. Tam stoi samochód Hyundai SKL LP28 i jest zostawiony na światłach, tak więc jeżeli to ktoś z Państwa, to może lepiej zgasić, bo może się akumulator rozładować. No oczywiście program 500+. No ewidentny sukces naszego rządu, no tu już tyle było powiedziane, że ja nie chcę. Oczywiście są malkontenci, którzy widzą jakiś jeden promil niedoskonałości i zdarzają się takie niedoskonałości, oczywiście. Że się zdarzają, że są rodziny, gdzie te pieniądze są jakoś tam marnowane, czy źle wykorzystywane. Ale są mechanizmy i o to zadbała pani minister, tu na poziomie gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby te mechanizmy wprowadzić i żeby te pieniądze były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Jeżeli to się tu nie dzieje, jeżeli widzicie takie sytuacje w swojej okolicy, trzeba to zgłosić władzom samorządowym, że źle działa Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej albo Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej. Bo tam te mechanizmy są, które mogą to regulować. Ja dzisiaj, znaczy w te wakacje byłem na takim tygodniowym wyjeździe nad morzem i po raz pierwszy widziałem z mojej miejscowości, pojechały rodziny, które przez całe, ostatnio nie pamiętam, lata w ogóle nie wyjeżdżały, wyjechały z dziećmi na te wakacje i mogli normalnie wypocząć na polskim morzu, tak? Czy kupić sobie nawet właśnie używany samochód, bo gdzieś to jest krytykowane, że używany samochód kupują. Nie kupią sobie samochód, bo ojciec rodziny może dojechać do pracy tym samochodem. Ja może, jeżeli chodzi o system szkolnictwa, to tutaj zostawię ten temat pani poseł Lidii Burzyńskiej, bo na pewno jest tym świetnie przygotowana. Zresztą jako była dyrektor szkoły, to ma temat rozeznany od podszewki, zresztą pracuje w komisji, także może ten temat pominę i zaraz oddam głos tutaj pani poseł. Ja tylko jedno podkreślę, bo dzisiaj też ta sprawa była u mnie w biurze, dzisiaj w Kłobucku, że tutaj też jeden z ludów chciał zlikwidować szkołę. I w poprzednim systemie, w poprzedniej koalicji, jak rządziła poprzednia koalicja, by to mógł zrobić. Myśmy wprowadzili przepis, żeby zlikwidować szkołę, musi się na to zgodzić kurator. I kurator się nie zgodził. I ta szkoła będzie istnieć. I nie jest tutaj, jak się mówi czasami, że my działamy przeciwko nauczycielom, szkołom, samorządom. Absolutnie nie. Na pewno udowodni to pani Lidka Burzyńska, pani poseł. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, no to naprawdę ja wiem, że ma bardzo jak gdyby tutaj w mediach markę złą wyrobioną minister obrony narodowej pan Antoni Macierewicz. Ale ja postrzegam go jednego z najlepszych ministrów i to mogę tutaj poświadczyć. Rozmawiałem z żołnierzami, ostatnią niedzielę rozmawiałem z żołnierzami z jednostki wojskowej komandos z Lublińca, powiedzieli, takiego ministra jeszcze nie mieli. I to nie z jednym żołnierzem z Męskim, tylko rozmawiałem, każdy potwierdził taki sam. Taką samą opinię. I myślę, że te wszystkie działania, które prowadzi w tym kierunku, żeby też była obrona terytorialna kraju, to idą też w dobrym kierunku. Naprawdę mamy małą armię i będziemy wtedy silni, gotowi do obrony, jeżeli będą też te jednostki obrony terytorialnej. Parę spraw może, jeżeli chodzi o rolników, na pewno tu też jest teren rolniczy, też są może rolnicy na sali. To też jest dosyć bardzo istotna sprawa. No w tej chwili takim największym problemem jest ASF, to choroba afrykańskiego pomoru świń, która została do Polski przez granicę białoruską wprowadzona. Oczywiście tam są różne teorie, czy to było celowe działanie, czy to było losowe działanie. Trudno to jak gdyby udowodnić w tej chwili, chociaż jak rozmawiałem z paroma posłami do jednego ugrupowania, gdzieś za granicą odnajdowały się jakieś części zwierzyn, gdzie po prostu były zamrożone. Tak? No to nie było naturalne prawdopodobnie. No trudno to oceniać, ale musimy się z tą chorobą zmierzyć. To jest bardzo trudna choroba, tak ona tutaj przedostała się do nas z Afryki przez Gruzję i już niektóre kraje walczyły z tą chorobą. To jest problem bardzo trudny. Wszystkie teraz jak gdyby działania ministerstwa kierują się w tym kierunku, żeby tą chorobę zwalczyć, żeby ten obszar, który jest objęty chorobą, był jak najmniejszy. Ja już postaram się skracać, jak gdyby, bo jest dosyć długo już, ale są bardzo ważne sprawy. Jeżeli chodzi o prawo łowieckie, szkody rolnicze, została wprowadzona nowa ustawa, znów bardzo dobra moim zdaniem, dużo czasu jak gdyby żeśmy poświęcili na to, żeby ją wprowadzić, ale niestety te rozwiązania, które są rozwiązaniami, które potrzebują dużego nakładu pracy. I z tych już ostatnich informacji, przepraszam bardzo, które mam, 2 lata ta ustawa zostanie jednak przesunięta w czasie. Wejście w życie. Szczególnie jeżeli chodzi o ten fundusz odszkodowawczy, który miał być wprowadzony przez wojewodów. To jednak zostanie troszeczkę w czasie wydłużone i nie wejdzie teraz w 2017 w styczniu, jak to miało być, tak? Może i lepiej, bo tak jak jest u nas zawsze na pewno mówimy. Czasami pewne drobne błędy się popełnia, ale po prostu najważniejsze, żeby w tych błędach nie tkwić, tak? Jeżeli zauważymy, że coś jest źle, to od razu reagujemy i to zmieniamy. I tak właśnie działamy. Tak myślę, że nie tylko w tej sprawie. Do końca roku myślę, że będzie wyjaśniona sprawa emerytów. To też była obietnica wyborcza w kampanii wyborczej, żeby powrócić do wieku emerytalnego poprzedniego.
I myślę, że tak pani premier Beata Szydło zapowiadała, to ten powrót zostanie dokonany. Są jeszcze dyskusje na temat związkami, na temat 40-letniego okresu składkowego, który też by mógł jakby upoważnić do pobierania emerytury, ale to są bardzo takie już dyskusje właśnie też około budżetowe, bo to też będzie dotyczyło bardzo budżetu. Trudno to jakby nie w tej chwili na ten temat się powiedzieć, ale na pewno do końca roku postaramy się tę sprawę załatwić, żeby też z tych obietnic wyborczych się wywiązać. Ustawa hazardowa. Nie wiem, czy u was jest taki problem. W Lublinie jest taki problem. Jest, nie wiem, 10, 15 tych punktów jednorękich bandytów. To są punkty, automaty niskich wydanych, tak? Gdzie praktycznie obsługują to mafie. To są mafie, które żerują na ludzkich słabościach, gdzie człowiek może stracić cały majątek życia, zniszczyć rodzinę. Do mnie też takie osoby się zgłaszały. Dzieci czasami też popadają w nauk, bo gdzieś tak się składa, że te punkty na przykład są miejsca, gdzie dzieci idą do szkoły, tak? Czy wracają do szkoły. Czy tak mówię, nawet osoby starsze. W tej chwili sytuacja prawna jest taka, że wszystkie koncesje wygasły i te punkty nie mają prawa działać. A dalej działają. Rozmawiałem z komendantem policji, to służba celna. Służba celna, no myśmy już tysiące automatów zarekwirowali, tylko że jeżeli oni przejmują ten automat, następnie na to miejsce, na to, gdzie stoi następny automat. A jeżeli przychodzi kontrol, to pani ma tam taki guzik, wyłącza, jak policja albo służba celna wchodzi, to ona mówi, że to jest eksponat. Że na tym się nie da. Oni płacą haracze. I w tej chwili też przyjęliśmy, ale nie co, w tej chwili też przyjęliśmy ustawę o hazardzie, gdzie cały ten dział będzie w monopolu państwowym. To państwo w przeliczeniu na mieszkańca, na jego też jest jeden automat na 40 tysięcy mieszkańców, będzie to prowadzić, będzie to pod kontrolą, żeby to nie było właśnie pod haraczem jakimś tam zarządzaniem mafijnym. To też będzie duża rola, no może pan sceptycznie patrzeć. Wiem, że do tej pory się to nie udało, ale trzeba spróbować z tym walczyć. Nie można tego tak zostawić i powiedzieć, tego się nie uda zrobić. Bo trzeba to zrobić. Coś o służbie zdrowia. Może niech będą legalnie, żeby była kontrolowana w tym, nie? No, pani się spóźniła, bo służby zdrowia już mówiłem. Tak, mówiłem, że będą takie pytania, to ja się do tego się odniosę. To ja się do tego jeszcze odniosę, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. No, służba zdrowia to, proszę państwa, to jest taki dział, gdzie rzeczywiście trudno w ciągu, tak jak powiedziałem, miesiąca, sześciu, roku nawet, diametralnie coś poprawić. No, brakuje lekarzy, są niskie płace tego personelu średniego, tak, pielęgniarek, położnych, salowych. Jest czasami źle rozłożony, jak gdyby tutaj te potrzeby zdrowotne, które są właśnie, do tego mają służyć te mapy zdrowotne. Że na przykład w jednej miejscowości nie było tych samych specjalizacji, gdzie rzeczywiście tam się może dobrze wyleczyć, a w innym terenie jest całkowity brak takiej specjalizacji. Także na pewno to jest jedno z największych wyzwań. Służba zdrowia to jest jedno z największych wyzwań i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby to stopniowo polepszyć. Ale tak jak mówię, no, to jest ogląd takich spraw, że podjęte są te prace i będziemy widzieć, jakie są efekty, no ale tutaj to trzeba będzie pilnować tego, chociażby z perspektywy tych waszych szpitali tutaj w Głogucku i w Czepicach. Tak, jest taki pomysł, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia likwidować. Padają już pewne daty, ale niestety, no, tak jak mówię, to jest wszystko żywy materiał, to się wszystko jak gdyby toczy, tak? Muszą zostać przyjęte ustawy, to też jest pewien proces legislacyjny. Tak, z tą ustawą o prawie łowieckim, no, też było zaplanowane, że wszystko już wejdzie 1 stycznia 2017 roku, a okazało się, żeby nie zrobić większych kłopotów, że musimy to trochę przesunąć. Czasami to jest taka praca na żywym organizmie. No nie wszystko można od razu ustalić, że to będzie tak. Tak, bo czasami w trakcie tych działań trzeba jakieś podejmować decyzje, które zmieniają pewne terminy. Jeszcze powiem tylko na sam koniec już, bo i tak nie wszystko jeszcze powiedziałem, ale tu już jest dość czas leci, także myślę, że jeszcze mogę powiedzieć o naszej wspólnej inicjatywie, jeżeli chodzi o Brexit. Posłowie tutaj z województwa śląskiego
poprzez inicjatywę posła Kołaczka będą starali się, żeby te agencje, które są w Unii Europejskiej w Londynie, w Anglii, starać się ściągnąć tutaj na Śląsk. Żeby też jedna przynajmniej taka agencja była tutaj. Bo wtedy to będzie też prestiż jak gdyby tutaj naszego województwa, miejsca pracy i wpływ na pewne decyzje, które tam są podejmowane. I tutaj razem z panią posłanką Lidią Burzyńską, żeśmy do tej inicjatywy przystąpili i będziemy na to rzecz działać, żeby też patrzeć tak bardziej strategicznie do przodu, bo tak mówię, cały czas ten temat CIT-u będzie się toczył, na pewno negocjacje będą toczone, ale my też postanowiliśmy, żeby z takim pomysłem, z taką inicjatywą wyjść. My teraz prosiłbym, żeby zabrała głos pani poseł Lidia Burzyńska, właśnie jeżeli chodzi o świat, bo tutaj już palców powiedziałem, ale na pewno wymiar tej reformy jest tak szeroki, tak duży, ma tyle zagadnień, że na pewno tutaj jest to najlepsza osoba, aby w tym temacie takiej informacji udzielić. Dziękuję bardzo. A my chcieli jeszcze pytanie zadać. Do 21 nie będzie czas. Ale później będzie czas na pytanie, więc spokojnie, najpierw dajmy się wypowiedzieć pani poseł. Do 21 nie będziemy siedzieć, a pytanie jak będzie, to my też chcemy pół godziny czy godzinę, bo tu pytań czy ma to sporo, to się przedłuża, naprawdę przedłuża. Proszę wymówić. Ale ja tylko bym prosił, żeby 5-10 minut dla pani Burzyńskiej i zaraz będą pytania. I zaraz będą pytania. Ale tu macie PKS czy prywatne, jak to jest? Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja w odróżnieniu od pana posła Andrzeja Gawrona, któremu bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania, będę, mimo że nauczyciel i kobieta dużo mówi, ograniczę się naprawdę do 5 minut. Proszę się nie denerwować. Nie będę o oświacie, bo widzę, że Państwo bardzo dobrze znacie tę tematykę. Ja może tylko powiem jedno, że powrót, reforma oświatowa idzie w tym kierunku, o którym chyba każdy dobrze wie. Szkoła zatraciła instynkt wspomagania rodziców w wychowaniu. Stąd są te problemy, więc ta reforma oprócz zmian etapów edukacyjnych będzie również kładła nacisk na wychowawczą stronę szkoły, bo nie ma dobrej edukacji bez wychowania. Proszę Państwa, jak już wiecie Państwo, również z posłem Andrzejem Gawronem partycypuję, prowadzę tutaj biuro dla Państwa i to, że się uzupełniamy, to, że jesteśmy drużyną, to jak nasza pani premier Beata Szydło powiedziała, to jest dzisiaj właśnie tego najlepszy przykład, gdzie kolega o wielu aspektach mówił bardzo wyczerpująco i długo. Ja tylko, proszę Państwa, powiem króciuteńko, czym się zajmuję, ponieważ tak jak pan poseł zorganizował dzisiaj spotkanie, za co jestem mu bardzo wdzięczna, to następnym razem, bo też jestem posłem okręgu 28, więc powiem tak. Każdy powiat ma swojego reprezentanta, bo my jesteśmy posłami okręgu jednego. I różnica polega na tym, to co pan poseł powiedział, że ja, mieszkanka powiatu częstochowskiego, bardziej znam strukturę, funkcjonowanie, bolączki tego powiatu. Natomiast jeżeli chodzi o państwa, o Kłobucki, ja będę z taką samą determinacją, jak i pan Andrzej Gawron, pracować, wspierać, pomagać, ale większą od państwa prosimy pomóc, ponieważ to wy żyjecie tutaj, to wy wiecie, z jakimi problemami się borykacie, a nasze biuro służy dla państwa pomocy. Ja jestem z wykształcenia nauczycielem, przez 30 lat pracowałam na rzecz dzieci, przez 25 lat jako dyrektor szkoły podstawowej, potem gimnazjum, zespołu. Jestem w polskim parlamencie też, jak pan poseł, debiutantem. Ja mówię, że nowym, młodym, ale nie młodym wiekiem, tylko młodym stażem. Pracuję z racji swojego wykształcenia i jak ja to określam, misji, bo dla mnie praca z młodzieżą, praca z dziećmi była zawsze wielkim wyzwaniem i służba dla innych była, jest i dopóki będę żyć, będzie największym dobrem.
I, czyli w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. To jest jedna rzecz. Druga, pracuję w Komisji Polityki Senioralnej, bo tutaj pan poseł nie powiedział, ale wielkim wyzwaniem dla naszego rządu, dla naszego państwa jest to, że proszę państwa, statystycznie w 2015 roku jest minusowy 0,6 na minus przyrostu naturalnego. Jest więcej, czyli społeczeństwo, mówiąc tak zupełnie obrazowo, starzeje się. Dlatego też polityka państwa musi iść też być nakierowana na pomoc zarówno w sferze służby zdrowia, ale również i aktywizacji. Bo kiedyś ktoś powiedział, w zdrowym ciele zdrowy duch, tak do końca nie chce się zgodzić, no bo co mają powiedzieć ludzie, którzy od urodzenia na przykład jeżdżą na wózkach inwalidzkich, ale tam, gdzie jest aktywność, tam, gdzie jest możliwość myślenia o pomaganiu innym, o byciu człowiekiem sprawnym, to jest tak naprawdę wielki sukces i wtedy łatwiej jest przez pewne etapy swojego życia przejść. I trzecią komisją, bo ja jestem obdarzona pracą w trzech komisjach, tej łączności z Polakami, gdzie państwo na pewno słyszeliście, bo jesteśmy narodem o wielkiej nucie patriotyzmu, między innymi taka spektakularna rzecz to podjęcie uchwały w sprawie w końcu nazwania rzezi wołyńskiej z 1943 roku ludobójstwem. I to proszę państwa, tak pokrótce, podkomisje i nadzwyczajne, i stałe, i próby parlamentarne, ale o tym nie chcę mówić. Proszę państwa, nie chcę przedłużać, bo wiem, że państwo się denerwujecie, a moim celem, ani nie celem, ani nie zamiarem jest, żeby przedłużać dzisiejsze spotkanie, bo to spotkanie piękne, że zorganizowane, że mogę być tutaj u państwa, że mogę państwu się zaprezentować, ma sprawiać wzajemną relację poczucia szanowania, a nie zabieranie czasu. Jeżeli będą do mnie pytania, jestem bardzo otwarta, a następne takie spotkanie z państwem, to ja będę w roli gospodarza, a kolega wtedy, czyli ja będę mieć dłuższe swoje 5 minut, a kolega będzie miał krótsze. Wszystkiego dobrego. Jeżeli są do mnie pytania, to bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, czyli rozpoczynamy taką debatę. Ja może przybliżę zasady, tak będę tutaj krążył z mikrofonem, ponieważ jest nas dużo, to proszę o taką zwięzłość w zadawaniu pytań i sugeruję tak, że padną powiedzmy 2-3 pytania, i wtedy tutaj pan poseł, pani poseł będą udzielali odpowiedzi. 3 pytania. Tak więc ja ruszam już tutaj z państwa, tutaj widzę pierwszy pan się zgłasza. Proszę. Siedząco. Jestem sołtysem sołectwa Lgota i mam taki poważny problem, ponieważ u nas jest kopalnia żwiru i piasku. W tej chwili już ten piasek jest wybrany i marszałek województwa śląskiego wydał decyzję o rekultywacji. Ta rekultywacja ma tutaj bodajże 40 pozycji i marszałek w ogóle nas się nie pytał o zdanie, ani mieszkańców, ani Rady Sołeckiej. Wydał bez żadnej zgody naszej. Myśmy czekali, jak przyjedzie pierwszy samochód. Pozwolę sobie tutaj przeczytać, to jest krótkie także. W dniu 10.08.2016 członkowie Rady Sołeckiej w Gocie, gmina Kłobuc, dokonali wizji lokalnej kopalni żwiru, gdzie na podstawie wydanej decyzji z dnia 15.04.2016 przez marszałka województwa odbywa się rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego. Członkowie Rady jednocześnie stwierdzili, że do wyrobiska są przywożone odpady o oleistych konsystencji i odrażającym zapachu. W związku z powyższym domagamy się natychmiastowego zakazu przywożenia tego typu odpadów. Nadmieniamy, że rekultywacja odbywa się bez konsultacji z Radą Sołecką i mieszkańcami Lgoty. Lokalizacja wyrobiska jest położona bardzo blisko budynków mieszkalnych i ujęcia wody pitnej głębinowej dla miejscowości Kalej Szalejka. W razie nieuwzględnienia naszego wniosku mieszkańcy ostro zaprotestują przywóz odpadów. I te pisma zostały wysłane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, delegatura w Częstochowie, marszałek województwa śląskiego
Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy Kłobuck. Potem, jako ja sołtys, dostałem ostrzeżenie z tej firmy, która wywozi te śmieci, adwokat dał mi tutaj ostrzeżenie takie, groźbę, powiem, że groźbę, że jeśli jeszcze raz tam wejdę na ten teren bez pozwolenia, dostanę 30 tysięcy kary lub 2 lata więzienia. Także tą sprawę już dosyć mamy daleko posuniętą, mam tu szereg dokumentów i nie będę przedłużał, ale pozwoliłem sobie tu do pana posła przedstawić, tak żeby pan poseł... Żeby pan poseł sobie to dokładnie przejrzał i ewentualnie nam w tej pomógł. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Kto jeszcze jest chętny do tego, żeby zadać pytanie? Podejdę z mikrofonem. Tutaj widzę. Może po kolei tutaj, zaraz. Witam wszystkich zebranych. Ja do pana posła. Proszę pana, jeżeli na posterunku w Krzepicach jest komendantem pan, który był dawniej wice przez długie, długie lata, na tym posterunku na zatrzymaniach bito zatrzymanych. I to nie jednego, nie dwóch, nie trzech. Nawet niektórzy mieli obdukcję i tak prokuratura umorzyła tę sprawę. Ja miałem w lipcu taki przypadek, przyjechała do mnie policja w sprawie, no jakiś tam z prokuraturą zapytywali. Pokazałem im przy okazji, jak w budżecie zeszłorocznym ujęto pieniążki na coś, co do dzisiaj nie jest zrobione. A no efekt był taki, że jak na drugi dzień pojechałem zdjęcie zrobić tego terenu, już były koparki. Więc ja mam taką prośbę, żeby zlikwidować wszystkie dotacje gmin czy urzędów na jakieś samochody, na jakieś kamery, na jakieś coś dla policji. Oni mają swój resort, oni mają swoje pieniążki, niech je tylko szanują. Bo to jest wylęgarnia korupcji. Taki wójt, który im da jakieś pieniądze, ma wejście, zaraz do niego zadzwonią, że ano pan taki i taki poinformował to i to. I to nie jest pierwsza sprawa, ja takich spraw znam więcej. I ten pan komendant, który jest tam obecnie, moim zdaniem nie powinien być. Ten pan komendant tam już był raz przenoszony na inne miejsce, bo była jakaś afera. To, co było dla mnie wiadome, to coś z paliwami, z innymi sprawami. I tak się to dzieje. Przez długie lata po sąsiedzku z okna widzieli albo mogli widzieć, jak okrada się linię, no, frakcje nad koleją. I jakoś do tej pory nie wykryli. Ostatnimi czasy było dużo włamań do mieszkań prywatnych, nie wykryli ani jednego. Ale jak do pani pod cmentarz, bo podobno gdzieś tam ktoś z urzędu zakablował, że sprzedaje znicze, biedna kobieta, która się 2 lata temu wypaliła, to policja była od razu sprawdzała, od razu posądzała i tak dalej, nie wiadomo jaki będzie efekt. To samo jest z komendą tutaj. Przecież tu niedawnych czasów dwie osoby zmarły w takich do dzisiaj niewyjaśnionych przyczynach. To samo jest w prokuraturze. Jeżeli dla prokuratury, które ja zgłosiłem, odcinek 150 metrów wodociągu położony kosztował 237 tysięcy, 150 metrów, podkreślam, a w gminie Wręczyca, w miejscowości Kalej, na ulicy Szkolnej, chyba dobrze pamiętam, odcinek 717 metrów wygrała firma i już prawdopodobnie wykonała, albo wkrótce wykona, za 85 tysięcy. I dla prokuratury, proszę państwa, zniknięcie tyle pieniędzy z gminy nie było problemu. Sprawę umorzyli jak zwykle. Także proszę i społeczeństwo,
I ja osobiście, żeby rzeczywiście zrobić tu zmiany w tej prokuraturze w Częstochowie i te dwa, i komenda, i ten posterunek, bo najwyższy czas, żeby tu napłynęła jakaś świeża krew, żeby te dawne układy zniknęły. To tyle na ten temat. Mógłbym jeszcze o szkole, ale inni też to będą się wypowiadać. Dziękuję serdecznie. Już do pani podchodzę. Ja jestem mieszkanką Łowocka. Akurat mam tutaj styczność z energetyką i jest na przykład taka sytuacja, że ktoś zgłasza, że kradną, znaczy tą linię energetyczną kradną i jest taka mądra policja w Łowocku, że tych złodziei jedzie do tych złodziei na sygnale. Więc co? Idą w cholerę jasną. Nie złapie się ich tak. A jeżeli chodzi o skorumpowanie tutaj tej policji kłobuckiej, to należy się też za to wziąć. Oczywiście. Straszna sprawa. Oczywiście, że tak. Straszna. W ogóle straszna sprawa prokuratury, znaczy sędziów częstochowskich, prokuratury, jednodziadostwo, tak samo służby zdrowia. Jest to klan działający w Polsce tak, jak państwo w państwie. Mafia. Mafia, tak? Mafia. Bardzo dziękuję za te pytania. Ja jeszcze też... Jeszcze może po trzy. Tak, będziemy robić trzy pytania i następne sobie trzy pytania, żeby jak najwięcej pytań zadać. I prosiłbym, żeby jak gdyby starać się... My w Sejmie, jeżeli na przykład jest omawiany jakiś konkretny projekt, to mamy jako posłowie minutę. Musimy się w tej minucie zmieścić, bo inaczej marszałek wyłącza nam mikrofon, jest pip i koniec, nie możemy nic więcej powiedzieć. Także prosimy, żeby jak najwięcej osób mogło zadać te pytania, bo rzeczywiście ja trochę przedłużyłem, przepraszam bardzo, ale żeby jednak tych jak najwięcej pytań padło. Do pierwszej sprawy, pan sołtys z Ligoty. Oczywiście ja myślę, że tutaj powiem wspólnie z panią poseł Lidią Burzyńską, że tą sprawą się zajmiemy, nawet właśnie we dwójkę, żeby jakiś taki był efekt, tak, żeby to było takie mocniejsze uderzenie, żeby będziemy w tych sprawach pisać pismo, będziemy sprawami się interesować, jak ta dalej sprawa się toczy. Pan nam dostarczy materiał, że to co tu już jest, rozumie, że to jest jakaś taka cały opis tej sprawy, na pewno. No i tam są dodatkowe dokumenty, jeżeli będziemy potrzebowali, to na pewno do tego sięgniemy i deklaruję, że na pewno będziemy sprawą się zajmować, to zresztą są tak, jak najszybciej, bo to rzeczywiście nie może być tak, że mieszkańcy są narażeni na to, że zanieczyszczone środowisko, absolutnie. Jeżeli chodzi o, bo to chyba się łączą te dwa ostatnie pytania, o policję, o sądy, o prokuratury i no to cały ten temat to już poruszałem, ale powiem tak. Spotkałem się, bo jest zmieniony komendant wojewódzki policji w Katowicach, jest zmieniony. Ponieważ te uwagi, które państwo macie tutaj, są zgłaszane też w różnych innych miejscowościach, są zgłaszane takie uwagi. Rozmawiałem z komendantem wojewódzkim, obiecał, że zmiany będą wprowadzane. Oczywiście, to jest, proszę państwa, cała aglomeracja katowicka, cała aglomeracja śląska, tak? A szczególnie Katowice i te okoliczne miasta. I wiadomo, że oni w pierwszej kolejności zajmują się tymi dużymi miastami, tymi, gdzie tam trzeba te zmiany dokonać, gdzie będą dotyczyły większej ilości osób. Ja tylko apelowałem do niego właśnie, żeby te nasze gminy, które są takie trochę peryferyjne, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, żeby po prostu nie zostały rzeczywiście na tym samym końcu. Żeby te zmiany też do nas docierały i żeby te zmiany były wprowadzane. I na pewno, jeżeli będzie jakiś tam taki czas, który będzie pokazywał, że rzeczywiście no, jakoś się tutaj komendant główny nie interesuje tak szczegółowo tą sytuacją, jakby w takim wymiarze tych zmian, które są pożądane, ale tak jak mówię, rozsądnych zmian, które trzeba rzeczywiście dokonywać, no to wtedy też na pewno będziemy tutaj dodatkowo jeszcze w tej sprawie interweniowali. Jak na razie mamy takie deklaracje, że te zmiany idą w dobrym kierunku i powinny nastąpić. Także myślę, że tutaj, jeżeli chodzi nawet o tą
o te interwencje, o których pani mówiła, że gdzieś jadą, no może ktoś nie chcieli po prostu ich ostrzec, że jak przyjadę, żeby już nikogo nie było. No, no, tak, tak jedynie można logicznie wnioskować, no bo inaczej logicznie tego nie można wnioskować. Nie. Tutaj jeżeli chodzi o, jeżeli tylko chodzi o służbę zdrowia, to proszę Państwa, bo tutaj było wcześniej mówione, ale Pani też powiedziała, że no, jest źle i dlatego rząd przeciwdziała. Ale ponieważ powiat kłobucki wystosował do każdego parlamentarzysty, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale do wszystkich 7 w naszym okręgu, pismo, które dostarczył do ministra Konstantego Radziwiłła, że są dwa szpitale u Państwa w powiecie. Jeden ma szpital, 2 oddziały, mają kadrę, mają proszę Państwa wyposażenie, natomiast nie mają kontraktu. I tutaj chciałam powiedzieć, że to nie jest sytuacja teraz, bo od 2009 roku nie ma w ogóle kontraktowania i teraz ma być to zmienione do końca czerwca, bo rozmawiałam dzisiaj telefonicznie ze śląskim dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, który powiedział, że był już tutaj w Krzepicach, w Chłopucku, przepraszam, i jeżeli tylko będą uruchomione nowe kontrakty, miejmy nadzieję, że od lipca 2017 roku jest duża nadzieja, że będziecie Państwo mieć oddział geriatryczny tutaj właśnie w powiecie chłopuckim. To tyle, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Proszę, następne pytanie. Panie pośle, chciałem wykonać Pana zalecenia, które Pan przed południem mi powiedział, żeby ten program, który Panu nadmieniłem na targowisku, przyjść na godzinę 18 i podjąć tutaj na sesji. Słowa, które tutaj padną, one już padły kilka miesięcy wcześniej. Chciałem podkreślić, że to nie jest żadna bójda, tylko prawda, bo tu moje wystąpienia były kilkukrotne na sesji Rady Gminy. Wracając tutaj do mojej bardzo tragicznej sytuacji, chciałem podkreślić słowa tego pana, bo ten pan, który mówił o policji, nie podkreślił całkowicie. Tutaj od 20 lat w Kłobucku istnieje gang policyjny, istnieje stowarzyszenie, które zbierają odpowiednich ludzi, władz gminnych i powiatu, mają swoich prokuratorów, sędziów i robią co chcą tutaj z ludźmi. Ja zgłaszałem 30 spraw i wszystkie sprawy zostały moje umorzone, a przeciwko mnie wszystko jest rozpatrzone perfekcyjnie. No jak tak można 30 spraw umorzyć, że w każdej sprawie ja nie mam racji? Ja przedstawiłem 100% dowody tamtego roku w grudniu. 100%, nawet mogę powiedzieć 200% pokryciem Straży Miejskiej bada w sprawie tlenku węgla. Ja podkreślam, że gang kłobucki, komendantów policji, i pan się tutaj pomylił, bo nasz komendant powiatowej policji pochodzi ze Śląska. On w komendzie wojewódzkim ma bardzo duże po prostu upłaty, że robił co chciał. Ja jak zgłaszałem interwencję telefoniczną, że w komendzie wojewódzkiej dzieje się takie coś, to z komendy oficer dyżurny powiedział, my nic nie możemy zrobić. No ja mu mówię, jak komenda wojewódzka nie może nic zrobić, to po co ta komenda wojewódzka jest, skoro tutaj oficer dyżurny robi co chce, nie chce przyjąć skargi w sprawie włamania i kradzieży, no to gdzie ja mam się to zgłosić do Warszawy, nawet dzwoniłem telefonicznie do Warszawy. Podkreślam, komendanci wódz Kłobucka razem ze swoim kolesią usiłowali dwukrotnie, nawet teraz próbują trzykrotnie trzeci raz pozbawić mnie życia. I to będzie w piśmie napisane do komendy wojewódzkiej. Po prostu oni, żeby zatuszować sprawę, wykorzystują tlenek węgla. Po prostu dewastują mi komin, zatykają mi komin
ja jak napalę, po prostu to wszystkich te i owie idzie na mieszkanie, a wejść na dach nie mogę, bo koleżka komendantów zamyka światło od dachu na klucz, na łańcuch, a ja jak złożę komendantom, to po prostu komendanci mnie odgrażają, że oskarżą mnie, jak ja chcę wejść na taki przecinam łańcuch, o dewastowanie tego łańcucha i oskarżą mnie o wykroczenie. No jak tak można? I po prostu... Ja już zaraz to powiem, ale zaraz to powiem. Ale zaraz powiem, jakby pan mógł dać mikrofon, bo ja... Ale chwilę, jeszcze nie skończymy. Do tej pani po prostu, bo tutaj się coś je bardzo źle dzieje. Tu jest krank po prostu. Osoby, które są na stanowiskach, jak były dyrektor ZOZ-u i starosta wojewódzki, pan Kiepura, to są koledzy, koledzie. Ja zgłaszałem, bo tutaj cuda się dzieją. Ja po prostu jak wychodziłem z biura ZOZ-u od pana dyrektora, po prostu miałem wysokie ciśnienie, że na dole w korytarzu upadłem, to pan dyrektor jak wychodził, to mnie popychał nogą na bok jak psa. Ja tu zgłosiłem to na sesji w obecności tego pana dyrektora, to się zapierał. No takie dziwki się tu dzieją. Dzięki byłej pani premier, ja składałem tam dwa razy pisma, ten pan poleciał do Częstochowy. No, ale ze wszystkimi jedna osoba nie da rady wygrać. Żeby komendanci, przedstawiciele prawa pozbawiali człowieka tutaj życia, zatykali rękami, że poet niewygodny, nie chce im czyścić budu, to zacząć go klękiem węgla, cichosza, my sprawę umorzymy. No, gdzie my jesteśmy? I... Bardzo panu dziękuję za ten głos. Naprawdę, ja myślę, że wcześniej już też te same głosy padły. Także jeżeli pan w jakiejś sprawie czuje się pokrzywdzony, jeżeli tam chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo pan mówi, że miał pan ileś spraw, także zapraszam do biura, mamy taką ankietę pokrzywdzonych, gdzie pan musiałby wypełnić i wtedy jak gdyby ta sprawa zostanie sprawdzona. I jeszcze raz bardzo dziękuję za ten głos. To ja z tą osobą mogę porozmawiać, że? Tak, no dzisiaj już nie na pewno. Ale nie chodzi o dzisiaj, z jaką osobą? Mili państwo, bardzo serdecznie. Wie pan co, najlepiej jak ja będę miał dyżur poselski. Czyli prawdopodobnie w przyszłym miesiącu, trzeci poniedziałek miesiąca. Ale to trzeba po prostu uzgodnić te telefonicznie, tam telefon pan nie ma, także na pewno to uzgodnimy. Proszę, następna osoba. Pani poseł, panie pośle, bardzo serdecznie witamy. Reprezentuję samorząd gminy Krzepice, jesteśmy tu w większym gronie. Padło już parę słów na temat szpitala w Krzepicach. Ja troszeczkę jestem już, może nie do końca, ale jakaś dobre słowo padło, że państwo się przyczynią do tego, żeby w naszym szpitalu w Krzepicach naprawdę w połączeniu ze szpitalem pobudzkim nic złego się nie stało, a nic złego to oby nie doszło do likwidacji. Myśmy tego szpitala bardzo, bardzo bronili. Samorządowe pieniążki, żeśmy przekazywali na rozbudowę, na windę. W tej chwili jest doposażony. Jest to, o czym państwo wspominali, czyli ten oddział przygotowany geriatryczny, który nie jest zakontraktowany i oby doszło do tego zakontraktowania i ten szpital oby się ostał. Ja dzisiaj byłem w szpitalu, mam dane i wiem jaka ilość osób w ciągu roku jest leczona, a jak państwu powiem, że ambulatoryjnych porad, a w strategii, w tej, którą Narodowa Strategia Służby Zdrowia w punkcie czy w celu drugim jest połączenie działalności szpitala z opieką ambulatoryjną, to u nas w Krzepicach już to jest. Czyli piątek, sobota, niedziela chorzy przyjeżdżają do tego szpitala, udzielane są porady, udzielana jest opieka, są kierowani do szpitala specjalistycznego, jak jest taka potrzeba, a jak nie, to zostawiane są te osoby w naszym szpitalu i 4369 porad jest od 1 stycznia do dzisiaj, 4500, to do końca roku to będzie około 8000 porad ambulatoryjnych na tak bardzo dobrze wkomponowany szpital w tym regionie, w tym północnym subregionie województwa śląskiego. I proszę państwa, ten szpital w Krzepicach to są miejscowości czy gminy Boków, Banki, Przystań, Bohatów, Lipie, Krzepice. Proszę sobie wyobrazić, jaki rejon jest chroniony, jaki
rejon korzysta z tej dobrej pomocy lekarskiej w tym szpitalu. Znamy sytuację służby zdrowia i wiemy, że dużo ośrodków zdrowia boryka się z lekarzami, albo są lekarze emeryci, nie ma młodych lekarzy. Stąd ten szpital naprawdę jest bardzo, bardzo istotny i bardzo ważny. I drugi taki temat i prośba. Pan poseł powiedział, że jest w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Myśmy jako gmina Krzepice złożyli wniosek o rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej i ten wniosek spełnia wszystkie kryteria, czyli wszystkie uchwały gminy, sejmiku, ma jak gdyby te rekomendacje, które powinien mieć, to jest 18 hektarów gruntu, które zadeklarowaliśmy do tej strefy, a 18 hektarów gruntów to są nasze grunty. Bardzo byśmy prosili, żeby nadać temu takie tempo, żeby ten nasz subregion, tak jak mówię, mógł mieć taką strefę, bo znam strefę lublinecką, znam strefę częstochowską, kutowską. Tam naprawdę to życie i ta gospodarka i ta przedsiębiorczość i zakłady się pojawiają. Gdybyście Państwo nam pomogli w tym, żeby... Bo też mamy jak gdyby zamrożone tereny i też nie możemy jak gdyby ruszyć z takim doinwestowaniem w tego terenu w niezbędne drogi, oświetlenia i tak dalej. Gdybyśmy byli już pewni, że ta strefa jest przyjęta, wtedy ruszamy, jest jeszcze ta szansa aplikowania o środki, na pewno byśmy występowali i dozbroili te nasze tereny. Stąd wielka, wielka, wielka prośba do Państwa. Jesteśmy tu troszeczkę silniejszą grupą, ale myślę, że to słowo nasze do Państwa dotrze i jesteśmy do Państwa dyspozycji. Natomiast to, co Pan poseł zachęcał, wystosujemy stosowne pisma i do ministra, i do wojewody odnośnie naszego szpitala. Stąd dla nas taka wielka troska, że szpital to jest primo i strefa to też bardzo istotne, ale w tej Narodowej Strategii Służby Zdrowia, którą Państwo pracujecie, nad którą pracujecie, żeby właśnie to połączenie tego szpitala i ambulatorium, to jest w punkcie, w celu drugim, to my już to realizujemy, żeby tego nie pominąć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu, że Pan jest na naszym spotkaniu, że Pan zabrał głos i że Pan podniósł tak ważną, istotną sprawę. Ja tak sobie zdradzę tajemnicy, byliśmy na spotkaniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pod Warszawą, zamkniętym spotkaniu. No i tam jedno takie stwierdzenie Pani Premier Beaty Szydło padło, tak? Gospodarka, gospodarka, gospodarka. No rzeczywiście nie będziemy mieli tej gospodarki dobrze rozwiniętej, no to nie będzie pieniędzy w budżecie. Nie będzie na 500+, nie będzie na szpitale, nie będzie na inne cele budżetowe. Także rzeczywiście zrobimy wszystko tutaj na pewno. Pani poseł też jeszcze zaraz się dołączy, powie słowo. Zrobimy wszystko, żeby ten Wasz wniosek o rozszerzenie strefy no, realnie jakby został zakończony pozytywnie. I na pewno tutaj będziemy starali się robić wszystko, jak zapoznamy się z tymi materiałami, które już są przygotowane i będziemy robić w tym kierunku wszystko, żeby ten wniosek jak gdyby pozytywnie został zakończony. Jeżeli chodzi o szpital, ja sobie nie wyobrażam, bo tam też z tego co wiem, w tym szpitalu jest świąteczno-nocna pomoc chorym. Szpitale w Krzepicach, także te osoby nie muszą gdzieś daleko, jak jest noc czy święto, gdzie lekarz nie przyjmuje podstawy opieki zdrowotnej, mogą skorzystać z tej pomocy tam w szpitalu przecież. Także tak jak mówię, będziemy robić wszystko, żeby te dwa punkty jakby zrobić. Jeszcze raz dziękuję za przybycie i myślę, że już tak merytorycznie potem do tego podejdziemy już w osobistym kontakcie i będziemy to dalej prowadzić i wspierać. Ja tylko dopowiem, proszę Państwa, że reforma służby zdrowia musi iść, ponieważ na dzień dzisiejszy, jak są statystyki, być może Państwo o tym wiecie, to przez kolejne lata, właściwie można powiedzieć, że od wolnej Polski po 89 roku nakłady na służbę zdrowia były bardzo małe. I tylko Turcja, która przekazuje na ochronę zdrowia 4% PKB, jest przed nami. Natomiast dla porównania my jesteśmy za Turcją. I teraz
ta reforma, ta zmiana musi iść w kierunku, ale systemowym i w kolejnych latach. No jest takie powiedzenie, które my dobrze znamy, że z pustego nawet Salomon nie naleje. I od przyszłego roku jest zwyżka na służbę zdrowia. Tak, abyśmy w 2025 roku doszli do 6% PKB. Także to jest taka, być może, ale po to jesteśmy my posłami, właśnie blisko Państwa, że reforma, która idzie, bo ona musi mieć swoje sztywne ramy na początek, żebyśmy pilotowali, żebyśmy byli. Ja tylko powiem jedno, że różnica, proszę Państwa, między ludnością mieszkającą w powiatach, a wielkimi aglomeracjami polega na tym, że w mieście, jak ja byłam w poniedziałek na spotkaniu w Koniec Polu między innymi z dyrektorem Śląskiego Funduszu Zdrowia, w mieście mieszkaniec przejedzie z ulicy z Rakowa na Tysiąclecie środkiem transportu miejskim. Natomiast i specjalistyka może mieć co dwie ulice, żeby, a na wsiach jest to zupełnie inaczej. Dlatego te białe plamy muszą iść dla ludzi, a nie zza biurka, tak jak było to do tej pory, bo ja sama przerabiałam jako mieszkaniec gminy Kłomnice, że zza biurka pokazywano i w promieniu 30 km jest specjalista, to znaczy, że jest w porządku. Dołożymy wszelkich starań i to, że jesteśmy tu razem, to jest też wymierne, że wspieramy się, bo nie ma ludzi wszechwiedzących. To, w czym pan poseł i pracuje i jest lepszy, ja go wspieram. I na odwrót. Zresztą no, nie tylko my, bo nas jest jeszcze dwóch senatorów mamy i jeszcze mamy dwóch posłów, więc tu macie Państwo naszą deklarację, że zrobimy wszystko. Teraz, póki od lipca będzie deklaracja, jest wstępna deklaracja dyrektora, że ten oddział geriatryczny będzie u Państwa, a w wyniku reformy będziemy pomagać, będziemy wspierać tak, aby ten ta ludność mieszkająca tutaj w tym powiecie miała dostęp do służby zdrowia całodobowej. Dziękuję. Pani poseł, przepraszam, to nic nie da, 6 PKB, bo polityka jest całkowicie inna. Ja tu kilka razy zgłaszałem. Nie muszę tego zdyscyplinować, może przejdziemy do następnego pytania. Ale systemowo też będziemy. Tak. Ja panu nie przerywałem, panie pośle. Musimy, proszę pana. Musimy przyjąć, ale osoby też chcą pieniądze idą na pensję do dyrektorów. Dyrektor z dołu brał 15 tysięcy plus premię tutaj. A na leczenie, na lekarzy nie było. Ja powiedziałem, że tak było 8 tysięcy i zatrudnić lekarzy. Jednego więcej i nie będzie tego bałaganu w rehabilitacji. Ja byłem pozbyty przez 3 lata rehabilitacji. No jak tak można? Co dyrektor wyrobia? Ja pana całkowicie rozumiem. Ja pan się tak denerwuje. Ale pensji miesięcznie brał. Czy to będzie 3 PKB, czy 6 PKB, to nic nie da. Jak dyrektorzy będą wszystkie pieniądze zabierać. Tak nie można. Pan ma rację, ale rząd nasz Prawa i Sprawiedliwości, proszę sobie przypomnieć, zajął się, zniósł tą systemowość, zajął się między innymi tymi ograniczeniami zarobków w spółkach, więc i tutaj na pewno podejdzie do tego zdroworozsądkowo. Dziękujemy panu za głos bardzo słuszny w dyskusji. Dziękuję. Proszę, proszę następnego. Ja względem, jak już pani tutaj poseł i pan poseł wspomnieli o geriatrii, o oddziale geriatrycznym, że no prawdopodobnie będzie ten kontrakt przyznany dla gminy, dla ZOZ-u w Kłobucku. Chciałbym się zwrócić, ponieważ również mam pracownię doskowy, która jest również bardzo dobrze wyposażona i również tego kontraktu nie mamy. Mamy specjalistów, mamy całą pracownię, która już się zwróciła. Również kilkakrotnie do NFZ-u było pisane i w tej sprawie też nic nie ma. Tak jak tutaj odpowiada mi pani poseł Witkowrzyńska, rzeczywiście myśmy już ten temat też mamy rozeznany i też jakby wiemy, że tutaj trzeba w tym kierunku działać, tak? Także tu, tak. Myślę, że trzeba jakby wszystkie te elementy zrobić, żeby tu jak w tym szpitalu było jak najwięcej tych usług, które są kontraktowane, które są opłacane i które też są na dobrych poziomie dla pacjentów, bo o tym nie możemy zapamiętać. My w całej tej reformie służby zdrowia nie możemy zapomnieć o pacjencie, bo pacjent jest naprawdę tym podstawowym elementem. No nie tylko sam system ma działać, ale ma tak działać,
żeby pacjent z tego systemu był zadowolony, z tej obsługi lekarskiej, z tego poziomu świadczenia medycznego. Także na pewno my o tym wiemy. No, o tym wiemy. Dziękuję za ten głos. Także na pewno też w tym kierunku będą działać. Dziękuję bardzo. Jerzy Gułak, kiedyś wojewoda częstochowski. Ja do Państwa posłów z prośbą o większą aktywność i jakąś jedność dla otworzenia, no niestety, województwa częstochowskiego. My kochamy województwo śląskie, piękne miasto Katowice, ale tam jest tyle problemów i tyle pieniędzy potrzeba, że dla nas już nic nie starczy. Także prośba, żeby w przyszłym nowym podziale administracyjnym kraju, a mówi się, że Częstochowa jako 13 miasto w Polsce ma szansę być województwem, żeby trochę tych pieniędzy zostało. Tak jak pani poseł powiedziała, z pustego salonu nie naleje. Pan poseł też powiedział, twórzcie kapitał, ale żeby mieć kapitał, tak jak Amerykanie mówili, ten pierwszy milion to trzeba ukraść, potem się przerobić. Także może parę słów, jak daleko jesteśmy od nowego wyjątku. 100 lat za murzynami. Ja powiem tak, jestem trochę w lepszej sytuacji, ponieważ ja jestem posłem tutaj z Lublińca. No niestety tutaj u nas, w naszym powiecie lublinieckim, praktycznie wszystkie rady gminy i powiatu, rada powiatu opowiedziały się za tym, żeby dalej przynależeć do województwa śląskiego. Ale mam też uchwały rad tutaj z powiatu kłobuckiego, które do mnie dotarły, że te rady są zwolennikami, aby województwo częstochowskie powstało. I oczywiście ja nigdy nie byłem przeciwko powstaniu województwa częstochowskiego, a to czasami niektórzy mówili. Jestem za tym, że decydujący głos powinni mieć mieszkańcy. Naprawdę tutaj, jeżeli zorganizuje się taka grupa, która wygeneruje tyle siły i woli, żeby takie województwo powstało, to jak najbardziej nie powstanie, tylko trzeba przekonać do tego gminy, które będą należeć do tego województwa. Trzeba mieć odpowiedni potencjał gospodarczy, żeby to województwo nie było tylko wydmuszką, ale właśnie miało pewną siłę gospodarczą. Jeżeli taki, bo te osoby jak gdyby się tam organizują w Częstochowie, ale jeżeli to będzie aktywne działanie i w tym jak gdyby wymiarze to zostanie zorganizowane, to oczywiście prawdopodobnie takie zmiany nastąpią. Ale tak jak mówię, tutaj podstawowym warunkiem jest jak gdyby wola mieszkańców. No nie można danej miejscowości czy gminy przyłączać do jakiejś struktury administracyjnej, kiedy tam nie ma woli mieszkańców. Są formy konsultacji, referendum. Jeżeli była taka już konkretny projekt wprowadzany w życie, to moim zdaniem trzeba zapytać mieszkańców, czy chcą tych zmian rzeczywiście do tych zmian doprowadzić. Także myślę, że takie jest jasne stanowisko. Tutaj na pewno parę słów jeszcze chcę dodać pani poseł Lidia Burzyńska. Proszę pana, ma pan całkowicie rację, ale zmiana administracyjna, czyli podziału naszego kraju, i to powiem na początku. Siła w nas jest dlatego, że jesteśmy drużyną. I takim największym orędownikiem, którego ja osobiście wspieram i również tu pan poseł przed chwileczką powiedział, powrotu na mapę administracyjną naszej Polski jest poseł Szymon Giżyński. Nie możemy odbierać panu posłowi Giżyńskiemu tak pierwszeństwa. Pan poseł jako ostatni wojewoda województwa częstochowskiego bardziej zna realia, jest najstarszym stażem i tutaj musi być wola polityczna, która jest, bo była zapowiadana. Powiem więcej, z inicjatywy pana posła Szymona Giżyńskiego został powołany parlamentarny zespół do utworzenia tego województwa w Sejmie, więc jeżeli będzie czas, będzie zgoda polityczna, to na pewno my wszyscy parlamentarzyści wesprzemy naszego szefa okręgu i będziemy pracować, bo wola mieszkańców powiatów częstochowskich, miasta jest bardzo duża, powiem wręcz ogromna, dlatego, że w myśl powiedzenia, jakoś tutaj u Państwa bardzo mi się przysłowia zaczynają kojarzyć, że bliższa koszula ciała w tym znaczeniu, że jeżeli my ze Śląskiem tak naprawdę no, mamy niezbyt
zbyt dużo, bo ani administracyjnie, ani historycznie. Więc jeżeli taka wola będzie, zarówno polityczna, jak i społeczeństwa, dołożymy wszelkich starań, aby takie województwo powstało. Jakie? Ja jeszcze tylko jedno dodam. Jedno słowo tylko dodam, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Bo tak jak mówię, no, dla nas to jest taki priorytet, żeby jednak należeć do województwa śląskiego, ale tak jak mówię, uważam osobiście, prywatnie też jako poseł, że są ważniejsze sprawy niż w tej chwili zmiany administracyjne. Gospodarka, służba zdrowia, bezrobocie, które teraz już dosyć mocno spadło, ale są dużo właśnie, dużo tych wyzwań gospodarczych szczególnie jest, a potem zawsze można robić to zgodnie z wolą mieszkańców, takie zmiany administracyjne wprowadzać. Dziękuję. Pani poseł, pani pośle, reprezentuje samorząd przystajny. Gminy przystajny? Chciałbym panu słów powiedzieć o uzasadniając jakby intencje powołania województwa częstochowskiego, ponieważ ja wiem, że to jest inicjatywa klubu poselskiego PiS. Zwrócił się do mnie pan poseł Giżyński, żebyśmy jako samorząd podjęli taką uchwałę Rady Gminy, intencyjną oczywiście w sprawie powołania województwa częstochowskiego i my taką uchwałę podjęliśmy jako samorząd. Ale chcę powiedzieć, że w roku 2015 został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego taki dokument, to znaczy plan przestrzenny zagospodarowania Województwa Śląskiego ze strategią, z elementami strategii. I to, że strategię i ten plan opracowywał zespół pod kierunkiem profesora Kowalczyka z Politechniki Gliwickiej. I taka prezentacja, z nim odbyło się oczywiście głosowanie, Sejmik to przyjął. I taka prezentacja odbyła się na Pauli Politechniki Częstochowskiej. Miałem przyjemność brać w tym udział. I co się okazało? Pan profesor Kowalczyk zaproponował wpisanie do tej strategii terenów subregionu północnego, czyli na siedlo, niektórych gmin, które wymagają szczególnego wsparcia. Chodziło o gminy konkretnie powiatu kłobuckiego. Niestety okazało się, że nie pozwolono mu tego wpisu dokonać. To świadczy o tym, że my jesteśmy gdzieś tam peryferyjnie traktowani. Ponieważ proszę Państwa, zawsze byliśmy porównywani z subregionem południowym, czyli dawne województwo bielskie. I się okazało, z tych analiz, które prowadził ten zespół, że ten subregion południowy nam odjechał po prostu. My zostaliśmy w tyle, jako subregion północny, czyli dawne województwo częstochowskie, można by tak założyć. I to jakby uzasadnia to, że po analizie ekonomicznej, demograficznej, ekonomicznej, nasz ten region, subregion północny, po prostu zostaje w tyle. I on chciał wpisać do tej strategii, że ten subregion nasz, szczególnie gminy powiatu kłobuckiego, wymagają szczególnego wsparcia. Proszę Państwa, z czym się to wiązało? Pewnie w programach unijnych mielibyśmy jakiś bonus. Moglibyśmy jakieś dodatkowe punkty. Wszystkich tych programach unijnych, w ramach regionalnego programu operacyjnego, jak i programu rozwoju obszarów wiejskich, mielibyśmy dodatkowy bonus. Niestety Sejmik to zablokował. Z przykrością, ponieważ świadkiem był pan burmistrz Krzepic, obaj braliśmy w tym udział i tak to się skończyło, że po prostu te zapisy proponowane przez ten zespół nie zostały uwzględnione w strategii. Dziękuję. No powiem tak, że rzeczywiście no, potrzeba tych właśnie analiz takich głębokich, żeby to miało sens, ale te plusy, o których pan wymienił, na pewno by miały miejsce. Że te środki, no na pewno, tak przynajmniej twierdzą te osoby, które inicjują powstanie województwa częstochowskiego, nie są sprawiedliwie dzielone, tak? Czyli gdzieś tam zostają w tym centrum, czy tam, gdzie jest jakieś większe przebicie. I rzeczywiście może by tutaj taki efekt tego był, że te środki zostałyby w tym subregionie północnym. Ale tak jak mówię, no to trzeba naprawdę profesjonalnie do tego podejść, chociażby poprzez właśnie takie analizy ekonomiczne i ludnościowe, demograficzne, żeby to rzeczywiście był projekt sukcesu, a nie żeby po prostu kolejna zmiana na mapie, gdzie będzie następnych ileś stołów do obsadzenia, tak po prostu, że tylko powiem, ale oby tak się nie stało po prostu. To ma mieć przełożenie na większe środki dla tego terenu, to wtedy tak, oczywiście, ale to tak mówię, żeby to było poparte takimi analizami i wtedy rzeczywiście ja daję sobie na stanowisku, że jednak też główna tutaj też jest rola mieszkańców, gdzie oni powinni się też wypowiedzieć, czy takich zmian potrzebują. Ja jeszcze może też... To znaczy, wola mieszkańców jest zdecydowanie, bo wiele, tak jak pan powiedział, wiele
rad poszczególnych gmin byłego województwa częstochowskiego podjęło takie intencyjne uchwały w sprawie powołania województwa częstochowskiego. I tak jak mówię, pan poseł Szymon Giżyński pilotuje tą sprawę. Ja jak najbardziej będę wspierać, będę pomagać. Natomiast wspomniał pan o tych funduszach unijnych. Tak, tylko że musimy wiedzieć, że środki unijne są obecnie, są pod jurysdykcją, jeżeli tak można określić, marszałka, więc no my jako koalicji, tak, PO-PSL, my tak naprawdę no nie mamy wpływu na ten podział, ani no państwo samorządowcy też w jakiś sposób od wielu lat, więc tutaj ja też wiem, ponieważ z mojej inicjatywy powstały fundacje, ja bardzo wspieram działalność taką naprawdę nastawioną wyłącznie na pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł wspierających tereny wiejskie, bo tutaj żyje się pięknie, ale żyje się trudniej i doskonale wiem, jak trudno jest przebić się z tych małych aglomeracji, z tych małych środowisk, gdzie wszyscy pracujemy w formie wolontariatu. My nie tworzymy olbrzymich stowarzyszeń, my nie tworzymy olbrzymich fundacji, które przynoszą nam fundusze. My po prostu działamy, poświęcając swój czas, aby polepszyć naszą rolę. I tutaj no, na to wpływu póki co nie ma. Także to tyle. Nie wiem, czy wyczerpaliśmy pytanie, ale to tyle. Sołtys, Gabinice Małej, gmina Opak. Ja bym się, mam dwie sprawy. Jedna sprawa to jest taka, że była modernizacja drogi krajowej od Pamięczowa do Opatowa. No i Wanowic mały. I wszędzie piękne chodniki, wszędzie są ścieżki rowerowe, ale od Opatowa do Iwanowic Małych zapomniano o osiedleniu. Jest tam ciemnota, jak nie wiem, ludzie jeżdżą z PKS-u do kościoła, potem nie ma ani jednej lampy. Nie wiem, jak się to stało, że droga, chodnik jest, ścieżka rowerowa, a lampy ani jednej nie postawiono. Drugą sprawę mam taką o Barszczu Sosnowskiego. Nie wiem, czy to ktoś tam słyszał o takiej, ale naszą gminę zalewa po prostu ten barszcz. I zwracaliśmy się do powiatu, do gminy. No gmina raz wykosiła ten barszcz, ale każdy tłumaczy, że to nie jest sprawa. To powinno być chyba urzędowo z urzędu nakazane o tej po prostu tej. Bo to jest roślina bardzo parząca. Już jest w ogródkach, już jest wszędzie. Tam panią, ja właśnie chciałam w tej sprawie, bo na mojej posesji to już ponad 20 lat rośnie. Ja to tępię w swoim zakresie, ale sąsiad w ogóle tego nie tępi. Jest, no przez miedzę jest po prostu gdzieś około 2 hektarów i to się co roku powiększa. Ja w swoim, jak można powiedzieć, jestem bezradna. Od mojej posesji, od mojego domu, to gdzieś jest około 50 metrów. Już na moim podwórku trafiają się te roślinki. Może ktoś nie wie, jakie to jest działanie, ale naprawdę to jest roślina bardzo niebezpieczna, parząca. Wziąć w rękę, no to jest poparzenie, że są bąble i to trzeba naprawdę iść do lekarza. No jestem po prostu bezsilna. Cóż ja mam, nie wiem, co mam zrobić, bo sąsiad powiedział, że on tego tępić nie będzie. W ubiegłym roku Urząd Gminy, bo zwracałam się w tej sprawie, wynajął po prostu, wysiekli to, zasiekli i powiedzieli tak, że dalszy ciąg w swoim zakresie. Ale on po prostu na to nie zwraca uwagi. No a jak ja mam otępić, jeżeli sąsiad no, przez wiedzę, no to wiadomo jak jest. Na pewno podejmiemy interwencję, jeżeli chodzi o Barszcz Sosnowskiego, bo to rzeczywiście jest taka sprawa, którą może by się rozwiązać i na pewno tutaj tu żeśmy rozmawiali. Tą interwencję podejmiemy. Panie sołtysie, jeszcze mam takie pytanie, bo to jest droga powiatowa, gminna, o której pan mówił? Krajowa. A, krajowa, przepraszam bardzo. Tak, dobrze, to też jakby sprawy rozpoznamy, no wiadomo, że to jest tam bardziej rola samorządu. Wiemy, że w tej chwili na komisji
Słuchajcie Państwo, na Komisji Samorządu Terytorialnego mamy taki projekt, który będzie porządkował oświetlenie ulic krajowych, tak też właśnie, między innymi. I to jest bardzo ciekawy projekt, gdzie moim zdaniem idzie to tutaj na rękę samorządom właśnie, gdzie jest zawsze problem z tym, kto tam jest właścicielem tej infrastruktury, kto ma płacić za oświetlenie. I to jest chyba zmiana w prawie energetycznym bodajże. Przeglądałem to praktycznie, no, dwa pierwsze słowa przeczytałem, nie miałem czasu właśnie teraz przed tym spotkaniem dzisiaj, czy to chyba wczoraj jeszcze czytałem, bo już teraz sobie przypominam wczoraj to było. Także są to projekty, ja nawet prześlę tutaj, skontaktuję się, myślę, że to też będzie jakoś systemowo uporządkowane. Ta sprawa oświetleń danych ulic, kto jest właścicielem tej sieci, kto płaci za prąd, bo tu cały czas samorządy mają z tym problem, cały czas to się powtarza i są takie w tej chwili propozycje, aby to uporządkować już tak do końca. A tą konkretną sprawę to też jakby spróbujemy się tym zająć, tak? No, dziękuję. Może ja to... Mamy taki, wiem Wam, aspekt natury społecznej. A więc silne korporacje, tak jak Telekom, Plus, Orange i tak dalej, które działają w jedną stronę tylko. Związamy się z nimi umowami na 2-3 lata i nie da się cofnąć tego. I one nas piłują po prostu, podwyższają stawki i tak dalej. Kiedyś było tak komunie, że ja pisałem podanie, zrywam umowę w ciągu 14 dni. A teraz trzeba czekać, aż wygaśnie umowa i dopiero można zerwać umowę. A jeżeli się nie zerwie się umowę, to proszę pana, tak są ułożone dużymi karami, że ja zapłaciłem prawie 12,5 tysiąca za zerwanie umowy z korporacją elektryczności, z RW Polska. Czy tego by się nie dało, to jest w Sejmie, ustawy są wpuszczone z Sejmu. Czy tego nie byłoby tak, że my jako obywatele możemy w każdej chwili zerwać umowę z danym przedsiębiorcą, czy tak dalej, czy jakimś. Ja bym proponował może Dawidzie odpowiedź na to pytanie, bo tutaj jesteś w tym temacie bardziej... Ja uważam ogólnie, że trzeba po prostu główne zasady, trzeba każdą umowę dokładnie czytać. Ale czasami jest jakiś odnośnik do regulaminu, na przykład, a w regulaminie jest te podstawowe zapisy, które powinny być w umowie, są w regulaminie. I rzeczywiście trzeba na to bardzo uważać. Tak, no, możemy doradzić tylko to, co pan poseł powiedział. Umowy należy czytać, a podpisane umowy należy najzwyczajniej się dochowywać. No. Nie ma innego wyjścia. Tyle możemy powiedzieć. Ja jeszcze może dodam, że rzeczywiście, szczególnie dla starszych osób, takie praktyki gdzieś ukrywania tych głównych zasad umowy powinny być przez państwo dostrzegane i powinna być instytucja, która nad tym panuje. I się zgadzam. Bo to nie może być tak całkiem, że wolny rynek, róbcie co chcecie i jeżeli udało nam się gdzieś tam przemycić jakiś zapis, to trzeba go teraz stosować. Także ja uważam, że tu jest rola państwa, żeby to uporządkować. Na pewno, ale no to jest następny taki problem, który trzeba rozwiązywać. I przede wszystkim też zapoznawać się z tymi ogólnymi warunkami umowy, z regulaminem, nawet z tym, co jest drobnym druczkiem, bo czasami właśnie tam są przywrócone takie niekorzystne postanowienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skorzystać z porady prawnika w najzwyczajniejszym świecie. Zwrócić uwagę na sprawy dotyczące głównie młodzieży szkolnej, ale nie tylko. Od kilku lat pojawiają się na szczęście dobre filmy historyczne, patriotyczne, wychowujące. Tymczasem w Pobudzku one się nie pokazują, dlatego że od paru lat u nas podobno aparatura filmowa nie może pracować i jeśli się zdarzy jakiś film, jest przywożony, uwaga, z kina objazdowego z Opola. Zainteresowałam się tym w związku z filmem Smoleńsk, czy niedługo będzie Bowie,
Moduje też takie filmy z Powstania Warszawskiego, o żołnierzach wyklętych. Niestety to w Kłodzku jest nieosiągalne. Albo trzeba jechać do Częstochowy, do kina, no albo nie wiem jak. Podobno zwróciłam się do domu kultury naszego, do ośrodka i powiedziano mi, że przedsiębiorca, wygląda na to, że to prywatny, który rozpowszechnia ewentualnie filmy z Opola, udostępnia tu, wynajmuje salę, nie będzie przyjeżdżał konkretnie na film Smoleńsk, ponieważ przekonał się, jak powiedziano, w innych miejscowościach w okolicy, że jest małe zainteresowanie, więc jemu ze względów ekonomicznych nie opłaci się tu przyjeżdżać. No, rozumiem to, ale nie dałam za wygraną, zwróciłam się do dyrekcji szkoły w liceum ogólnokształcącym, gdzie też tu byłam, jestem emerytowaną profesorką, również do szkoły średniej w Zamurzu, gdzie tej młodzieży jest sporo, ponadto gimnazjum, trzy szkoły podstawowe, jeszcze jedna szkoła pod kościołem średnia, a więc młodzieży jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś dobrej koordynacji istniejącego przy gminie czy przy starostwie oddziału kultury, który byłby zainteresowany, aby jednak doprowadzić do tego, by społeczność, szczególnie młodzież, nie przepuściła sobie okazji zobaczenia tych filmów, no i informowania się odpowiednio. Zwróciłam się również do pana burmistrza, no on powołał się praktycznie na, powiedział, że może się przyjrzy temu, no ale rachunek ekonomiczny, no przedsiębiorcy rozumieją, poza tym, że pewno niedługo zobaczymy to w telewizji. No tyle, dziękuję. Dlaczego ja mówię? Dlatego, że się obawiam, że tego typu praktyki mogą dotyczyć wielu miejscowości. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo za ten głos. Ja odpowiem, ponieważ jeżeli chodzi o funkcjonowanie kina na terenie Kłobucka, to jest to, jak pani zauważyła i skierowała swoją prośbę do burmistrza, to jest sprawa no, samorządów. My no, nie możemy ani jako posłowie narzucać takiej woli. Natomiast to bardzo pięknie komponuje się w to, co ja bardzo króciuteńkim, żeby nie zrazić państwa swoim długim wystąpieniem, powiedziałam. Między innymi powrót szkół w oparciu o aspekt wychowawczy. Jeżeli chodzi o korzystanie, czyli z tej sfery wychowawczej szkół, jak pani się zwróciła, bo jest pani emerytowanym nauczycielem i wychowała pani pokolenie między innymi takie jak ja, gdzie jesteśmy uwrażliwieni na tę prawdę historyczną, na tę prawdę przeszłości, to rady pedagogiczne, tam gdzie nie ma dorosłych uczniów, to rodzice decydują, jaki kanon właśnie filmów będą oglądać. Ubolewam i muszę powiedzieć, że tutaj nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale będąc, proszę państwa, podczas trwania Komisji Edukacji, Młodzieży i Nauki, są posłowie z innych opcji, którzy w województwie wielkopolskim wydzwaniają do szkół, strasząc, że nie wolno chodzić uczniom na Smoleńsk. Ja wiem, idzie to w jednym kierunku i posłużę się tutaj takim porównaniem. Proszę państwa, łatwiej przewrócić drzewo, piękne drzewo, które nie ma mocnych korzeni. A właśnie między innymi oglądanie takich filmów jak Smoleńsk, jak Wołyń, który niedługo będzie, czy wiele innych filmów wskazujących na moralność, na prawdę, na wartości nieprzemijające, bo materializm przemija, a wartości nie przemijają. Więc tutaj mogę tylko, jako długoletni nauczyciel, jako matka dorosłych dzieci ubolewać, ale jeżeli chodzi o sprawę kina, to jest sprawa indywidualna samorządu. Jeżeli chodzi o stronę wychowawczą, mam nadzieję,
wierzę, powiem więcej, jestem głęboko przekonana, że właśnie te zmiany nastąpią i nie można odsuwać wspomagania wychowania od edukacji. To tyle. Ja jeszcze chciałem bardzo Panu podziękować za tą aktywność, którą Pani wykazała, że właśnie zwróciła Pani się do władz, że zwróciła się Pani do dyrekcji szkoły, bo rzeczywiście, jeżeli my będziemy aktywni, jeżeli będzie społeczeństwo obywatelskie, jeżeli będziemy patrzeć na to, co się złego dzieje i będziemy reagować, no to wtedy są możliwe zmiany. A jeżeli tego nie będziemy robić, no to nie będzie. Ja podam taki przykład, bo konkretnie Pani powiedziała o kinie i o filmie Smoleńsk. Także w Lublińcu jest kino też w starym, byłym Domu Kultury, ale to kino zostało remontowane, tak odnowione, rewitalizowane i w tej chwili tam jest najnowsza technologia cyfrowa w tym kinie i film Smoleń już był wyświetlony, tak? Czyli jak się chce, to można, tylko to trzeba między innymi tego samorządu, który będzie chciał, chociaż tak powiem troszeczkę dłużartą puserią, burmistrz Lublińca jest nie z naszej opcji, ale jak gdyby tutaj na tym polu kulturalnym nie ma co walczyć, jak gdyby, bo rzeczywiście to jest ważne, żeby wychować to nowe pokolenie, młode pokolenie w pewnych wartościach. Ja jestem członkiem zespołu parlamentarnego do spraw dziedzictwa świętego Jana Pawła II i tak Państwu powiem szczerze, bo bardzo długo mówiłem, ale ta praca w tym zespole jest dla mnie najcenniejsza, bo rzeczywiście prawo nigdy nie będzie idealne, my nigdy nie zrobimy idealnego prawa, nigdy nie zrobimy takich rozwiązań, które będą idealne, zawsze trzeba będzie to poprawiać. A jeżeli ludzie, którzy to będą stosować, będą z wartościami, będą uczciwi, będą dobrze ukształtowani, to nawet słabe, głodne prawo będzie można dobrze wykorzystać. Także jeszcze raz bardzo Pani dziękuję za to działanie i tu rzeczywiście trzeba się zwrócić do władz samorządowych, że tak, bo tam z tego co wiem, to ten repertuar kina w Lublińcu jest określany przez do kultury, a nie przez prywatnego przedsiębiorcy, który chce zarabiać, czasami jest wartościowy produkt, jakiś film, gdzie nie będzie takiej pełnej obsady, żeby teraz dużo na tym zarobić. Czasami trzeba te dzieła może bardziej artystyczne promować i trzeba udostępnić nawet tym mniejszej ilości osób, które są tym zainteresowane. Dziękuję. Panie poseł, panie pośle, tu chodzi o zdrowie, no bo jak się na wiek, tego tyle zdrowie. Zawodzę do środka zdrowia jest 4 lekarzy. Wiemy? I zawodzę do jednego, on ci 3 mogą przepisać leki za darmo, bo mam wiek, który mi się teraz należy. To były groszowe są sprawy, z tej gminy trafiłem. Ale 3 może przepisać, a jeden lekarz nie może przepisać, to jest za młody. Ciekawa sprawa, naprawdę. Nie chciałbym tego czasu nawet zajmować, no ale to tak dla mnie to jest projektowanie, nawet nie dla mnie, bo dla większej ilości idę. I zachodzę, no to tym 3 lekarzy wypisze ten lek, a to chodziło o 10 zł, no to nie jakąś sumę pieniędzy, albo sam fakt chodziło, że on nie może przepisać, a siedzi jako lekarz rodzinny, siedzi na tym stołku, nawet siedział na tym krześle, gdzie jest kierownik tego ośrodka. To się śmiałem z tego, że siedzi pan tutaj na tym, pan nie może przepisać. Narodowy Fundusz Zdrowia jest ciekawy. Jeszcze tutaj drugą sprawę, to województwo częstochowskie. Ja korzystałem osobiście z usług zdrowotnych województwa częstochowskiego. Jak tylko na Śląsku oczywiście, jak tylko zapytali się z jakiego województwa mnie częstochowskiego, ktoś machanie ręką, myślałem, że częstochowa to się nie liczy, bo tak wyglądało województwo częstochowskie. Tylko tak króciutko, bo taka sprawa moja osobista. Ale to mi się nie podoba. Mnie się osobiście to nie podoba, bo to przeszedłem. Każde studia nie ma nic, co jest. Jedna politechnika, to jest, ja wiem. Ja mam dwóch studentów, to ja wiem. To jest prawie wszystkie kliniki. Mamy na Śląsku, prawda? Tak jak ja mówię, ja korzystałem właśnie ze służby zdrowia, wtedy, kiedy była Częstochowa. I gdzie tylko usłyszeli Częstochowę, to już
Dziękuję panu bardzo. Jeżeli chodzi o przepisywanie tych leków, czyli ta ustawa 75+, proszę państwa, tak co powiedział poseł, jest prawo nie zawsze musi być doskonałe, niemniej jednak jestem bardzo zadowolona, że obietnica wyborcza skierowana do seniorów została przez ten rząd w bardzo szybkim czasie zainicjowana i ona jest. W 2016 roku przeznaczone, co było krytykowane, jest przeznaczone 125 milionów, ponieważ to nie było przez cały rok. W następnym roku jest 200 milionów. Ale tutaj również głosy, ponieważ ta ustawa obowiązuje, a wiem coś na ten temat, bo mam rodziców, 85+, i też poleki jeżdżę wypisywać, są pewne takie niuanse, które w trakcie realizacji tej ustawy będą zmieniane. Ale a propos tego jednego pana, który siedział, czy pani, która nie wypisała, trzech wypisywało, a jeden nie, może to był rezydent, bo tak to nie podejrzewam, że lekarz rodzinny trzech mogło wypisać, nie. Jest problem jeden, to znaczy nie problem, tylko że trzeba mieć zaświadczenie od specjalisty, żeby lekarz rodzinny wypisywał. I to, proszę pana, to jest inny sposób, też między innymi takie pytanie bieżące zadałam, bo na przykład jeżeli senior jest leczony tym lekiem z listy leków refundowanych przez kilka lat i teraz idzie do lekarza rodzinnego, który przepisywał mu przez wiele lat, to jest przykład mojego taty, i teraz też skierowanie od lekarza specjalisty musi być, więc to nie do końca tak jest, ale myślę, że to są dopiero pierwsze początki realizacji tej ustawy i tak jak wszędzie, czasami tak jak wkroczyliśmy do Unii, to myśmy prawo nadinterpretowali unijne, także myślę, że to w trakcie realizacji będzie, a tutaj to chyba tylko był lekarz rezydent, który nie mógł panu jeden na, ale to dobrze, że tych trzech wypisywało i to już jest takie pocieszające. Ja się z tym zgodzę, ja to wszystko rozumiem. Tylko jak on siedzi na tym stołku, to jaki on tam nie był, on jest lekarzem. W końcu jak nie ma uprawnienia lekarskiego, siedzi... No właśnie, nie wiadomo, czy pewne uprawnienia lekarskie. Także no... Ale siedzi na stołku, to co? Tak, trzeba by tą konkretną sprawę sprawdzić. Proszę państwa, bo ten nasze spotkanie się bardzo przedłuża, ale bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ na podstawie tego pana pytania powiem tak. Następne spotkanie się zorganizujemy tutaj z mieszkańcami Kubucka, to już nie będę robił żadnego wstępu, bo naprawdę na bazie tych pytań wszystkie, cały przegląd, cały przegląd jak gdyby tych problemów, które wynikają w pracy w Sejmu jest. Także czy jeszcze ktoś ma pytanie, bo proszę tutaj, proszę. To może być ludzka sprawa, to tylko nie już nie tak przepisy wyborcze, to tu naszego rządu. Ja się zdaję z tego sprawę. Ostatnie pytanie, co rząd czy Sejm robi w sprawie deglomeracji instytucji publicznych? W Polsce na 160 instytucji publicznych 140 jest w Warszawie. A przykładowo Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, wcale te instytucje nie muszą być zlokalizowane w Warszawie. Na przykład w Niemczech są najwyższe jest Karlsruhe. Tutaj niedawno była podejmowana ustawa przeniesienia z Sejmu, znaczy Trybunału Konstytucyjnego do Lublina. I co się z tym stało? I tak dalej, czyli Częstochowa nie musi być województwem, ale wystarczy, żeby do Częstochowy parę instytucji w skali kraju przymiotu nadzorowej przenieść. Wtedy ranga miasta automatycznie odskoczy, bo pan poseł mówił, że zajmuje się rozwojem regionu. My jako subregion, tu wcale stolicami województw nie muszą być miasta największe. Oczywiście. Ja nie rozumiem, ale pytania, powiem tak, bo... Dlatego co z deklaracji? Sam problem. Czyli teraz bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, następny raz pytania i wtedy będzie więcej nawet takiej interakcji. Myśmy spotkali się jako grupa posłów z całego Śląska z wicepremierem Morawieckim i właśnie też podpisał ten problem, że on wicepremier Morawiecki jest za tym, żeby te instytucje, nawet ministerstwa powiedział, tak? Przesuwać teren, żeby decentralizować to, tak? Żeby te wszystkie
instytuty, które są w tej chwili w Warszawie, jak najszerzej rozzyskać PL. Jeżeli w Warszawie pięć instytucji centralnych jest zlokalizowanych, to jedna bomba i bije nam całą Polskę. I powinien tak. Dlatego tak mówię, jest taka koncepcja, którą na spotkaniu pani poseł też pamięta, z ministrem, byłym wicepremierem Morawieckim i też właśnie on sam, jak gdyby, nawet nie myśmy taką koncepcję zgłaszali, on sam powiedział, że tak trzeba robić, żeby nawet właśnie ministerstwa przesyłać do miejscowości, czy te instytucje, które są centralnie w tej chwili w Warszawie, żeby decentralizować i po miejscowości mniejsze. No tak, dlatego jest sprawa, jak sami Państwo widzicie, do tych spraw jest bardzo dużo i to życia stopniowo wszystko naprawiać, poprawiać i robić. Także jeszcze raz proszę pytanie. Dziękuję za głos. Chciałem zapytać krótko o takie kwestie podstawowe, dla mnie istotne. Chodzi mi o politykę rządu w sprawie budownictwa socjalnego i komunalnego, prawda, rządu w tej mierze. Chodzi mi również o politykę rządu w sprawie repatriantów. Ja rozumiem, że jest ustawa specjalna o repatriantach, że z tego tytułu jest świadczona pomoc. Niemniej chciałbym usłyszeć może coś więcej. I jeszcze trzecia kwestia, też króciutko. Przyznam szczerze, że zaintrygowała mi tutaj teza pana wójta gminy Przystań w sprawie, prawda, ewentualnego dyskryminowania naszego powiatu w ramach subregionu, prawda, tego północnego. Ja miałbym taką prośbę, myślę, że może dość zasadną, żebyście państwo spowodowali kontrolę w tym zakresie i poinformowali nas, prawda, o wynikach tej kontroli. Bo jeżeli rzeczywiście doszło do dyskryminacji tutaj naszego powiatu, naszej gminy, no to mieszkańcy, mając wiedzę o tym, będą wiedzieli, komu podziękować. Państwo wspomnieliście, że dysponentami tych funduszy są stronnictwa z opozycji, prawda, PO, PSL. Po prostu jeżeli raczyli nas dyskryminować, otrzymają przywilej do naszego społeczeństwa. Dziękuję. Ja bym panu tylko przypomniał mi to pierwsze pytanie. Polityka rządu w zakresie budownictwa socjalnego i komunalnego. A tak, no, więc już tak, już mówię, bo to jest dosyć istotna sprawa, chociaż jeszcze tutaj te założenia są dopracowywane w resorcie pana ministra Adamczyka, prawda? Także dzisiaj chyba była konferencja pani premier Beaty Szydło dotycząca tego tematu, dzisiaj czy wczoraj już teraz nie pamiętam, ale jakby te główne założenia są jednak, żeby zrobić ten taki radykalny ruch zwiększenia posiadania tych mieszkań, takich właśnie tańszych mieszkań na wynajem, a później z takim docelowym przyjęciem na własność. I te projekty, można powiedzieć, na wstępie, bo tam szczegóły są dopracowywane przy współpracy z państwem, gdzie one na przykład, czy samorządami, gdzie mają działki budowlane pod te projekty, gdzie ten metr kwadratowy powierzchni mieszkaniowej miało być stosunkowo tani, jest możliwe do realizacji, ale to też chyba tam projekt jest, że pierwsze klucze będą w 2019 roku, bo też tego się nie da, wiadomo, pewien proces budowlany, pewien proces oprzyrządowania ustawowego musi trwać, także na pewno to jest jeden z ważnych elementów i po tym roku, dwóch, trzech państwo nas rozliczycie z tego, czy rzeczywiście te zapowiedzi szumne, że będzie tanie mieszkanie takie, które można łatwo otrzymać z tą możliwością docelowej przyjęcia na własność, czy to zostało zrealizowane. Ja myślę, że te wszystkie dotychczasowe działania, bo właśnie na ostatnim spotkaniu zamkniętym pani premier Beata Szydło nas uspokajała, że to jest bardzo, bardzo takim zaawansowanym etapie, na etapie uzgodnień rządu, szczegółowym, żeby te szczegółowe rozwiązania. Że tutaj to już kwestia potem już przejścia drogi legislacyjnej przez Sejm, po zatwierdzeniu przez rząd i szybko to będzie wprowadzane w życie. Jeżeli chodzi o repatriantów, przepraszam bardzo, Sejm przyjął... Tak, właśnie karcie Polaka, o to chciałem właśnie powiedzieć.
że tam są ułatwienia w otrzymaniu karty Polaka. Bardzo znaczne ułatwienia i takie dodatkowe rozwiązania, które poprawią możliwość przyjmowania tych osób tutaj do Polski. Jest to tam podobno, nie interesuje się, ale bardzo przepraszam tą sprawą tak bardzo głęboko, ale wiem, że takie ułatwienia na pewno zostały wprowadzone, bo na przykład były bardzo jakieś ostre regulacje językowe, gdzie rzeczywiście było udowodnione, że to są Polacy, ale poprzez te ostatnie pokolenie na przykład utracili możliwość władania biednym językiem polskim, ale były takie wymagania dosyć ostre. I w tej chwili te wymagania zostały ograniczone. I trzecie pytanie jeszcze dotyczyło... No, ewentualnej kontroli NIK-u. A tak, no. Powiem szczerze, że to jest ciekawy pomysł. Tak, no dziękuję. Ciekawy, bardzo ciekawy pomysł i jest to moim zdaniem do realizacji. Ja tylko tutaj, jeżeli chodzi o przyjętą 13 maja 16 roku kartę Polaka, to tak jak pan poseł powiedział, są pewne udogodnienia. I to jest pokłosie, ponieważ my Polacy jesteśmy winni tym, którzy nie chcieli opuszczać naszej ojczyzny, a są daleko, daleko na wschodzie, a mamy problem teraz migracyjny. Za nas zdecydowała polityka kanclerz Merkel, że my mamy przyjąć ludzi kulturowo zupełnie innych od nas. Więc między innymi to jest to przyjęcie karty Polaka, tej znowelizowanej, a od 1 stycznia 2017 roku jeszcze inne, bardziej przychylne zapisy będą wprowadzone, tylko i wyłącznie po to, aby spłacić ten dług, który mamy względem naszych rodaków na wschodzie. One tam będą szczegółowe, jeśli pan był zainteresowany pomocą, są szczegółowo, ile dostają, jakie uprawnienia, jakie mają uposażenie tutaj na teren zagospodarowania. Czyli to są takie już szczegółowe, ale właśnie działalność komisji, której mam przyjemność być w łączności z Polakami pod przewodnictwem pana posła Dworczyka, działa bardzo prężnie i ta ustawa mimo wielu zakusów przeciwności została uchwalona i mam nadzieję, że ona się przyczyni do spełniania minimalnego tego długu względem naszych rodaków. Dziękuję. Dziękuję, Rafał Balcerzak, reprezentuję gminę Krzepice. Mówimy tutaj o województwie częstochowskim. Ja myślę, że to jest temat bardzo kontrowersyjny i uważam, że ciężko będzie takie województwo utworzyć. Ale dlaczego moja wypowiedź? Na co dzień pracuję w województwie opolskim, konkretnie powiat polecki. Kiedyś było województwo częstochowskie. Ja przypominam sobie jakieś 5-6 lat temu taką sytuację. Tam również powiat olecki był traktowany po macoszemu, tak jak powiat kłobucki, czyli mniejsze środki w odczuciu samorządów i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzili samorządowcy, starostwo, zbuntowali się w końcu na taką sytuację i zagrozili, że oni doprowadzą do oderwania się powiatu oleckiego od województwa opolskiego. I proszę mi wierzyć, obecnie w ciągu 5 lat jest dużo lepsza infrastruktura. Widać, o ja to odczuwam, bo jestem tam praktycznie codziennie. Te nakłady na infrastrukturę, na wszystko, na administrację, na ośrodki, na służbę zdrowia zwiększyły się. Także różne są metody, a przykład powiatu oleckiego jest chyba najlepszy. Dziękuję. Tak, różne są metody, bo może to też jest jakaś metoda właśnie, żeby wyrównać tą dysproporcję tych środków, które gdzieś tam na te tereny regionu północnego nie docierają w takiej wielkości, jak powinny. No. Tak. Ja myślę, że tutaj trzeba się na tym dobrze zastanowić i zrobić tak, żeby rzeczywiście ten efekt był taki, że te pieniądze też będą tutaj płynęły do Kłobucka, do powiatu niemieckiego, do powiatu kłobuckiego, do Krzepic, że tak, no to tak. Ja jesteśmy za tym temat rozmawiamy. Może podsumujemy teraz parę słów. Ja bo już częściej o słów nie chodzi. Ja jeszcze tak na szybciutko bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten poświęcony czas. Obiecuję następnym razem, że jak się spotkamy, nie będzie już takiego długiego wstępu, tylko będziemy właśnie może bardziej rozmawiać na zasadzie pytań. A tutaj pani profesor, że jeszcze kiedy trochę dobrze. Ale teraz jeszcze proszę ostatnie słowo. Ja też. Ja proszę Państwa tylko powiem tak. Jest mi bardzo miło, że mogłam tutaj Państwa gościć.
Dziękuję za wszystkie pozytywne, negatywne uwagi, bo to jest właśnie bardzo konstruktywne dla człowieka, który swoją pracę wykonuje w służbie dla Państwa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Moje biuro również służy dla Państwa pomocą. I ja tutaj Pan poseł mówi, że będzie dyżurował. Ja też Państwa nie zostawię, jeżeli jakieś do wyboru. Płeć żeńska i męska. Ja w innych komisjach, mam w innych. Także jeżeli Państwo tylko będziecie mieli do mnie jakieś sprawy, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dobra. Ostatnie słowo. Spotkamy się za rok, bo nie wiem, czy uda się wcześniej, ale na pewno za rok się spotkamy, żeby po kolejnym roku podsumować te rzeczy, a z stałym kontaktem w biurze, tak jak Pani poseł mówiła, że my jesteśmy do dyspozycji, ale takie ogólne spotkanie może rzeczywiście jest po roku, jest należne, żeby zobaczyć, co się udało zrobić. A widząc determinację posłów, szczególnie naszego grupowania, myślę, że naprawdę damy radę, zrobimy to tak, żeby te, nawet jeżeli są błędy, poprawić, żebyśmy tutaj za rok spotkali się z jakimiś efektami takimi konkretnymi i pozytywnymi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Że będą to konkretne, wymierne rzeczy nasze porządku, to już wiele jest. Dziękuję. Chciałem, żeby była taka puenta. Cieszę się, że to jest. Cześć, Bóg. Cześć.